Dzień dobry, witam serdecznie na Pisach Końcowych i dzisiaj zamiast standardowego Q&A, które się zwykle pojawiało w soboty, stwierdziliśmy, że to będzie dobry moment, żeby w to miejsce zrobić odcinek growy, bo tak się składa, że jest gra, o której chcemy pomówić, pojawiły się dwa ciekawe newsy, no a przy okazji mamy też sporo pytań właśnie o tematyce growej, które długo czekają, dłużej pewnie niż te regularne pytania, więc nimi się koniecznie musimy zająć. Natomiast to Q&A pojawi się pewnie w tygodniu w ramach tutaj odrobienia tak, tego jednego Q&A, które się w ten weekend nie pojawi. Ewentualnie jest drugie wytłumaczenie, to znaczy nie mogliśmy się zebrać wszyscy czworo, więc jak jest Radek, to nagrywamy Q&A o owocach, a jak jest Oskar, to coś merytorycznego. No więc w każdym razie, no tak jak mówię, Q&A was nie ominie, tymczasem pomówimy sobie o grach. A konkretnie zaczniemy może od całkiem świeżej gry, która całkiem niedawno pojawiła się, jednej z ostatnich ważnych gier w zasadzie na tę generację, czyli konkretnie Ghost of Tsushima. I tak się składa, że Oskar jest w trakcie gry, a Marta skończyła, więc ja generalnie... zrobiłam platynę, proszę pana, więc wycisałam z tej gry absolutnie wszystko, co się dało. Okej. Oskar płacze. Generalnie, oczywiście nie będziemy tutaj mówić o fabule, w sensie zero spoilerach i tak dalej. Tak, raczej, zero jakichś tych plot pointów. Ta, raczej tak. Generalnie o, powiedzmy, wrażeniach samej gry. Ja sobie tylko tak oglądałem, jeszcze nie zaczynałem grać. Więc jestem tym bardziej ciekaw właśnie, jakie są tutaj wasze wrażenia. Pewnie będą troszkę inne, więc tym chętniej posłuchamy. To może Marta, w związku z tym, że skończyłaś, jak oceniasz grę ogólnie, powiedzmy, po jej ukończeniu? Ja jestem totalną fangirl tego tytułu. Od razu zaznaczam, że wydaje mi się, że po prostu wszystkie elementy, które są w tej grze, jakimś cudem idealnie wpasowały się w mój gust, albo nawet w moją jakąś, nie wiem, aktualną potrzebę, więc to nie tak, że uważam, że to jest, nie wiem, jakaś najlepsza gra na świecie. Mam wrażenie, że ona jest stosunkowo bardzo mało innowacyjną grą. Ona po prostu bierze klocki, które znamy z paru innych tytułów, trochę je dopracowuje, albo trochę je przerabia na swój sposób i skleja je w taką mieszankę, o której mogę powiedzieć, że to jest najlepszy Assassin's Creed, jaki powstał. Musiałbyś zagrać we wszystkie. Nie no, jakby zarówno z tych nowych, jak i starszych bierze, mam wrażenie, te elementy, które właśnie są znajome, bo mamy w tej grze dosyć duży, otwarty świat, który no nie otwiera się przed nami cały od razu, ale powiedzmy w takich, mamy grę podzieloną na trzy akty, no i każdy akt po prostu otwiera nam dodatkową 1/3 mapy, no ale w ramach tej otwartej przestrzeni, no to możemy sobie swobodnie jeździć, eksplorować, możemy zdecydować, czy wolimy w tym momencie bardziej zająć się wątkiem głównym, czy może jakimś wątkiem pobocznym, bez dużo zadań pobocznych, czy może po prostu, nie wiem, jeździmy, zabijamy napotkanych wrogów, zrywamy kwiaty, podążamy za lisami. Jakby zaznaczmy od razu, że to nie jest RPG, to znaczy mimo, że są w tej grze zadania poboczne, mimo, że są w tej grze dialogi, to nie jest to gra, w której, nie wiem, podejmowałoby się wybory. W tej grze jest jeden wybór, na samym końcu. I nie zależy od niczego, co zrobisz wcześniej, jakby zależy od twojej decyzji po prostu. W tym momencie jest jakby wyborem takim tylko, takim powiedzmy flavorowym, fabularnym, ale jakby to nie jest RPG w żadnym stopniu, nie można tej gry porównać na przykład do Wiedźmina, ale właśnie wydaje mi się, że bliżej tych nowszych asasynów już trochę tak. No i jeśli chodzi o styl gry, no to właśnie to jest połączenie takiej skrytobójczej metody, gdzie właśnie możemy się skradać, możemy przemykać w cieniu, możemy stosować wszelkie, nie wiem, jakieś zasłony dymne, możemy z łuku zdejmować przeciwników, możemy wysyłać jakieś takie wabiki, które gdzieś tam odwrócą ich uwagę, więc możemy ten taki styl gry właśnie a la Assassin jak najbardziej tutaj wdrożyć, a równocześnie mamy też walkę taką, powiedzmy, otwartą, walkę na miecze, która wydaje mi się jest chyba najfajniejszym tutaj tym modelem walki, jaki ta gra wprowadza, bo ojejku, te pojedynki są takie płynne, są takie... To jest faktycznie gra, gdzie na przykład wystarczy, nie wiem, dostać dwa ciosy i umierasz, zwłaszcza jeśli grasz na wyższym poziomie trudności, albo zwłaszcza na początku i tak samo jeśli po prostu, nie wiem, wykonasz jedną celną kontrę i celny cios, to tak samo twój przeciwnik umiera i to jest super, jakby nie ma takiego w większości przypadków, takiego, nie wiem, nawalania po prostu tym mieczem jak cepem, ta walka jest taka płynna, są te style walki, między którymi można się bardzo fajnie przełączać i o Jezu, ja mam taką frajdę z tego wszystkiego, co tu jest. Z katanami tak jak z mieczami świetlnymi, nie? Jakby trudno jest zrobić system walki, który będzie odpowiadał temu, że w sumie no, taka broń, że ciachniesz raz i przeciwnik powinien ginąć, nie? Dobra, to tak, zanim jeszcze mam parę pytań ogólnie odnośnie różnych elementów, to jeszcze sprawdzam Oskara, jak on teraz póki co ma stosunek do tej gry. To jest bardzo dobra gra, na pewno. Ale chyba moje takie
personalne odczucie, które przy tej grze dopiero odczułem, że ja chyba odczułem, że się starzeję. I gry open world z jakiegoś powodu inaczej. 5 lat temu, powiedzmy, pewnie bym siedział tutaj i po prostu mówił, że to jest mega, że mi się super grało, dobrze mi się grało i tak dalej. Ale im dłużej, im bardziej się starzeję, tym coraz mam problem z tym, że w tych grach jakby nie znajduję już tego samego, tego co kiedyś, bo właśnie bieganie za lisami, odkrywanie co jest za górką, każdy fragmencik jakoś mnie przestaje jarać. Może ten sam problem z Red Dead Redemption, to po prostu jeszcze wtedy nie potrafiłem tego zlokalizować, bo jakby w tej grze na przykład jest drzewko umiejętności, rozwój skilli, uczymy się nowych rzeczy, nowe broni, odkrywamy legendarne przedmioty, które też jakoś wpływają na nasze umiejętności, więc to jest tak, że się nie zmienia, ale mimo tego, nie wiem, ja po prostu to może przestają być powoli gry, których szukam, więc to tak z mojej strony, dlatego jakby nie potrafię wykrzesać takiego full entuzjazmu i jestem pod koniec drugiego rozdziału i muszę powiedzieć, że już trochę męczę tę grę, już tak trochę odhaczam do tych zadań kolejnych, tak już trochę, no dobra, no muszę tam pojechać, no już zrobię to, co było, więc... Ale to jest raczej moje odczucie co do tego, jeżeli to jest po prostu otwarta gra, w której jest 10 tysięcy rzeczy do zrobienia. Natomiast jeżeli już mam jakby odsunąć, starać się przynajmniej to swoje znudzenie otwartym światem i tym, że no mnie nie jara kompletnie to, że mogę pomalować zbroję na żółto albo pomarańczowo czy coś takiego, to wszystko co jest w tej grze jest zrobione naprawdę dobrze. Jakby sama walka, chociaż na tym etapie już, ponieważ gra jest tak długa, jest już cholernie powtarzalna, to mimo tego, jak już do niej przychodzi, zawsze mam frajdę z tego, że jak idzie na mnie typ z włócznią, bo ja poszedłem w ten tryb full miecz, praktycznie w ogóle się nie skradam, więc jak nawet mówią do mojego bohatera: Jin, musisz zrobić to po cichu, to Jin biegnie na środek obozu i krzyczy: face me! No wiesz, już do niego wychodzą, więc... Mnie, więc jakby ten, cały czas mam tą frajdę z tym dobieraniem stylu pod odpowiedniego przeciwnika, jest naprawdę zauważalny, że jak rypniesz typa z włócznią tym stylem jednym, no to mu ten paseczek szybciej się zbije, albo można go wykopać w powietrze, żeby upadł, a typa z tarczą szybko tak nawalać, żeby on w końcu, nie wiem, ręka go zabolała i nie mógł trzymać przez chwilę tej tarczy, więc się odsłania i go można też chlasnąć. I to naprawdę daje kupę frajdy w czasie pojedynków, te motywy, że zauważ, kiedy przeciwnik właśnie zrobisz idealny unik, czy idealne parowanie, odpowiednio kiedy można no to skontrować, kiedy można czasem wykorzystać ten cios taki, który przechodzi przez parowanie, na przykład dźgnięcie kataną i tak, przebiłem gościa na wylot i jest z tym naprawdę sporo frajdy, ale muszę powiedzieć, że jakby... Mówię, to może być znowu mój problem, że jakby okej, ten element walki to jest spoko, ale muszę powiedzieć, że poza tą walką i niektórymi pięknymi lokacjami, okej? Bo one są absolutnie prześliczne. Ta gra jest przepiękna, co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Niewiele więcej w tej grze mnie tak naprawdę kręci, szczerze mówiąc. Poza tym, że mogę wpaść, wyrąbać obóz Mongołów, okej? Fajnie się ich powybijało. Przejechałem sobie na koniku. Jezu, efekty dźwiękowe, których nienawidzę w tej grze. Burza to jest coś tak absolutnie, co skopali na maksa. W tej grze mój Jin Sakai połowę gry to jeżdżę i gram na tym flecie, żeby burzy nie było, bo pioruny walą tak głośno, że po prostu niewymiernie głośno do całej reszty. Nie wiem, nie potrafiłem tego zbalansować, więc non-stop odgania, z czym jest jedna zabawna rzecz, ale o tym powiem później. Także no mówię, to jest, jeżeli lubicie takie gry, jeżeli lubicie open world, wydaje mi się, jeżeli chcecie pozbierać, lubicie znajdźki, lubicie jakieś pierdoły, właśnie znajdź gorące źródła, ułóż haiku, kocham układać haiku, o to właśnie, jeszcze układanie haiku, to jest druga rzecz, którą robię, zawsze staram się złożyć tak, żeby nie miało jak najmniej sensu, żeby w ogóle to się nie składało, szukam tak tych zdań, żeby one kompletnie, jakieś drzewo rośnie pięknie, miecz zakrwawiony, człowiek umiera. Tak, i to było haiku o przetrwaniu, albo nie wiem, kruchości życia, nie? Na przykład. Nie, właśnie nie o kruchości życia. Jak człowiek... Nie, nigdy nie wybiorę człowiek umiera do kruchości życia. Jak jest kruchość życia, to u mnie będzie woda płynie spokojnie, czy coś takiego. Bo to nie miało żadnego sensu. Więc moje wszystkie... Miałem kolekcję tych opasek i na nich takie najgorsze pierdoły po prostu wypisane. Okej, to mi sprawiało frajdę. Ale no mówię, jeżeli ktoś lubi tego typu rzeczy, to myślę, że będzie super wciągnięty w tę grę. No ja powoli odkrywam, że po prostu odpadam od tego typu gier.
No właśnie, jeśli chodzi o ten czas i ogrom, to ja mam wrażenie, że jest to gra, którą względnie można dopasować do swoich potrzeb. To znaczy, jeśli ktoś faktycznie chce się skoncentrować na tej esencji historii, na powiedzmy wątku głównym i tych najważniejszych takich questline'ach pobocznych, bo to, co ta gra, jakby jedna z rzeczy, która bardzo mi się podoba, to jest taka, że na samym początku gry poznajemy kilka postaci fabularnie ważnych dla naszego bohatera, jakby poznajemy ich w ramach właśnie takich zadań głównych, no i później każda z tych paru postaci otwiera nam taki questline poboczny, który przez całą grę powoli jakby poznajemy historię tej postaci i tak dalej. Więc jeśli ktoś chce się skoncentrować tylko na tym, żeby właśnie robić wątek główny, te najważniejsze misje poboczne, no to nie wiem, w 20 godzin pewnie przejdzie tę grę. I to jest jak najbardziej okej. Później możemy to trochę rozszerzać, tak? Możemy zrobić, nie wiem, wszystkie questy poboczne. Są takie wspaniałe questy, które polegają na tym, że szukamy bajarzy, którzy opowiadają pewne stare legendy i w związku z tym możemy znaleźć jakiś legendarny sprzęt albo poznać jakąś taką legendarną umiejętność. I to są jedne z moich absolutnie ulubionych misji, które z reguły właśnie są takie bardziej takie właśnie, nie wiem, gdzieś takie mityczne, typu bohater musi jechać po śladach fioletowych kwiatów, które upstrzyły pobliskie wzgórza, żeby tam znaleźć jakąś jaskinię, w której ktoś kiedyś ponoć według legendy ukrył super zbroję tam dla łucznika, czy coś takiego. I to są na przykład questy, które totalnie można olać, ale dzięki nim na przykład dostaje się najlepszy ekwipunek, czy dostaje się właśnie takie dodatkowe umiejętności specjalne. Co jest ciekawe, że właśnie jeśli ktoś bez tego będzie grał, no to będzie miał na przykład, nie wiem, trochę większe wyzwanie, czy tutaj trochę mniej możliwości. No i są oczywiście już te takie zadania dla ludzi, którzy uwielbiają wszystko maksować, jak ja, typu wyzwól wszystkie miasta i wioski obozy, spod jarzma Mongołów, tak? Czyli trochę właśnie jak w tych nowych Assassin's Creed, gdzie mamy to takie wyswobadzanie obozów, prawda? One też mają różne rozmiary, tam z reguły jest jakiś boss albo kill, trzeba jeszcze zrobić jakieś dodatkowe rzeczy, typu, nie wiem, ukraść jakieś chorągwie, albo tam wysadzić jakiś wóz, czy coś. No i to już są takie rzeczy, które się robi po prostu, jeśli komuś ten rodzaj aktywności w grze sprawia frajdę, no bo fabularnie to jakby te zadania nic tu nie wnoszą, każdy obóz wygląda podobnie, więc tu bardziej to jest takie, nie wiem, testowanie skilla swojego własnego. Ja na przykład robiłam tak, że o dobra, to ten obóz wybije cały po cichu, a ten cały z łuku, a ten wyzwę wszystkich po prostu, nie wiem, na otwartą walkę i tak dalej. I no to się oczywiście może znudzić, ale na przykład no, mnie się nie znudziło, tutaj właśnie bardziej to zależy od was. No i oczywiście dla tych hardkorowców zostaje szukanie tych wszystkich rzeczy na mapie. Ja uwielbiam w tym szukaniu tych rzeczy to, że mamy tutaj jakby środowisko, które wspiera tutaj poszukiwania bohatera. To znaczy oczywiście mamy mapę i jeśli tam odkryjemy jakiś fragment mapy, no to pojawiają się pytajniki, gdzie wiemy, że możemy podjechać, ale możemy w ogóle z tego nie korzystać. Możemy po prostu kierować się wiatrem i ustawić sobie, że nie wiem, bohater będzie szukał najbliższych właśnie, nie wiem, gorących źródeł. I po prostu pędzimy na koniu, tak jak wiatr wskazuje, tak jak liście wskazują. Czasem na przykład przyleci ptaszek, który swoim śpiewem zwabi nas do pobliskiej lokacji, gdzie jest coś interesującego. Albo znajdziemy takie. Tak, znajdziemy takie migoczące drzewka i to znaczy, że tam jest lisia nora pod tym drzewem, więc podbiegamy do drzewa, wychodzi lisek i lisek wskakuje nam drogę do kapliczki, pod którą możemy się ukłonić i dzięki temu dostajemy jakieś dodatkowe takie błogosławieństwo, czyli jakby taki talizman, który potem możemy sobie włożyć do miecza. I to są takie pierdółki, jakby można tego absolutnie nie robić, można po prostu ograniczyć się do tej esencjonalnej części gry, a można być mną i stwierdzić, dobra, to ja teraz pogłaszczę każdego lisa, który jest w tej grze. I wtedy myślę, że to tak, nie wiem, 50, może nawet 60 godzin ta przygoda zajmie. Ja w ogóle a propos jeszcze tego, co mówiliście wcześniej, to bardzo ciekawie. Znaczy, mamy tu rzecz, która fajnie nawiązuje do tego, o czym mówiliśmy przy okazji The Last of Us 2, do tego takiego dysonansu między tym, co, o czym jest gra, a co robisz w grze. Gdzie tam był motyw oczywiście z tą zemstą i tak dalej, która stopniowo się przeradzała w obserwowanie z tego z większym dystansem i no, moim zdaniem było to całkiem nieźle zrobione, jakby to nie było kompletnie oddzielne siebie. A tutaj trochę tak jest, nie? Bo z tego, co mówicie, no gra, jakby w grze mamy tego typa, który jako jedyny w sumie spośród tych samurajów nie jest oderwany od rzeczywistości i stwierdza, że musimy się bronić wszelkimi dostępnymi środkami, nie? A z drugiej strony wciąż możesz grać jak tradycyjny samuraj i tak jak właśnie nie do końca możesz. Zmierzam do tego pytania. Czy są w tej grze jakieś momenty, wiecie, czy jakby sposób grania w jakiś sposób odzwierciedla ten konflikt, który tutaj się w tej grze rozgrywa? Poniekąd, ale właśnie nie podoba mi się to w pewien sposób, bo ja chciałem grać właśnie full samuraj, próbować dalej przechodzić to, wiesz, wszystko na klatę i tak dalej. Jest z tym kilka problemów. Pierwszy, taki kompletnie techniczny, to że kwadrat tej służy do zadawania tego
normalnego ciosu szybkiego. Niestety kwadrat służy również do cichego zabójstwa i jeżeli czasami z jakiegoś powodu w trakcie walki z Mongołami jeden Mongoł, nie wiem, nie załapie, że jego obóz jest atakowany i podejrze niego i wiesz, tniesz nich po kolei, nagle naciskasz kwadrat przy tym, ale on z jakiegoś powodu był zapatrzony, no to Jin Sakai wykonuje mu asasynację. Ja myślę, kurde, ja nie chciałem tego zrobić w tym momencie, nie? Więc dokładnie to samo. Straciłem honor. Straciłem honor, dokładnie, i, to będę wyklęty z mojego jeżeli rodu. To robisz, to parę razy przez grze będziesz miał takie flashbacki, gdzie twój wujek ci mówi, nie, samuraj, to nie zabija w plecy. Tchórze zabijają w plecy i coś takiego, ale generalnie to nie ma żadnego przełożenia na jakąkolwiek grę, jakąkolwiek fabułę. Jakby możesz przez pierwsze, w pierwszym rozdziale w ogóle nie zabijać w plecy, bo w pierwszym rozdziale to się w miarę da, a i tak wujek dowie się o tym, że znaleziono kilka ciał Mongołów, w których były ciosy w plecach widać. Ja myślę, dobra, kto je zrobił, bo to raczej nie byłem ja, bo pierwszy rozdział tak przeszedłem, nie? A mówię, tutaj widziano, wielu zabito w plecy. Kto? Ale później są też misje już, które nawet ci nie dają takiego wyboru. Jest misja, gdzie trzeba na przykład koniecznie się skradać, nikt nie ma prawa cię zauważyć, musisz tam wyeliminować powiedzmy trzech kolesi i wyjść z tego obozu i w tym momencie jakby nie masz wyjścia, nie możesz powiedzieć, jestem samurajem, ja tak się nie zachowuję, musisz to zrobić, więc gra niby mówi ci, że masz ten dysonans, ale tak naprawdę graj jak chcesz, a w sumie to masz grać na wszystkie sposoby i nie gadaj. Nawet jak wchodzisz do obozu Mongołów, to masz objective dodatkowy, zabij trzech gości po cichu z wyskoku, ja je olewam. Nie dostaję tego dodatkowego expa i tak go nie potrzebuję, ale generalnie wiesz, gra bardzo mocno sugeruje, żebyś używał absolutnie wszystkiego, co trochę kłóci się z tym, że jednocześnie Jin ma mieć ten taki a trochę chce, wujek mówi jedno, ja uważam drugie, to w ogóle nie jest odzwierciedlone rozgrywką. Znaczy, wydaje mi się, że tutaj właśnie wracamy trochę do tej kwestii, że to nie jest RPG, czyli jakby ta gra ma napisaną konkretną fabułę, gdzie tak naprawdę ty nie masz bardzo długo kompletnie na nic wpływu, jakby to jest historia konkretnej postaci, o jakby z konkretnym już tutaj napisanym rozwiązaniem, powiedzmy, tego całego konfliktu, tak? Więc właśnie komuś może się ta historia po prostu spodobać jako historia tego typa Jina, którym właśnie tu nie wie, czy powinien być bardziej samurajem, czy jednak w obliczu, nie wiem, inwazji Mongołów liczy się przede wszystkim to, żeby no zwyciężyli, żeby w ogóle przetrwała tutaj ta ich kultura, ta ich wyspa, ich rodzina i tak dalej. A jeśli ktoś jakby bardziej by chciał odgrywać tę postać, no to nie, to jakby od razu trzeba sobie powiedzieć, że oczywiście no właśnie może sobie dopasować jakiś styl walki, może sobie w głowie jakąś tę dodatkową narrację utworzyć, ale gra na to nie zareaguje, no bo to jest po prostu gra z tą ściśle już narzuconą narracją. I ja nie ukrywam, że mnie się po prostu ta narracja też bardzo spodobała i spodobało mi się to, że to jest cała gra bardzo taka spójna tematycznie. No czyli no, głównym motywem jest właśnie inwazja Mongołów, mamy wojnę, mamy wszystkie zadania poboczne tak naprawdę, które rozwiązujemy, orbitują gdzieś wokół tego tematu. I podoba mi się to, że jakby nie ma tutaj takich rzeczy, które właśnie by mnie jakoś tak super odrywały od tego, że no wiecie, o Jezu, tu jest wojna, jest źle, tu Mongołowie palą wioski, a ty nie wiem, idziesz tam dla jakiejś baby kwiaty zrywać albo patelnię przynieść, bo tam coś tam, coś tam. Jakby cała ta tutaj narracja stara się być podporządkowana temu, co się dzieje i super jest to, że wraz z kolejnymi aktami z jednej strony bohater odnosi sukcesy, no bo tu wygrywa, może wyswobadzać właśnie te miasta, wioski, ale z drugiej strony robi się coraz bardziej beznadziejnie. I po prostu te zadania momentami to są takie, że ty siedzisz i po prostu no nic, tylko zapłakać, no bo tam ludziom dzieci giną, komuś tam, wiesz, inni ludzie, nie wiem, sąsiedzi wykorzystują sytuację, zdradzają kogoś, albo próbują układać się z wrogiem, żeby coś tu zyskać, bandyci się rozochacają, komuś właśnie, nie wiem, a to dzieci porwali, a to ktoś kogoś powiesił na drzewie, a to komuś tam, nie wiem, żywcem rodzinę spalili i tak dalej, i tak dalej. I po prostu tragizm sytuacji w tej grze narasta i narasta. I bohater czasami nawet nie może nic z tym zrobić, prawda? No on oczywiście jest tym tutaj dobrym gościem, który próbuje pomóc każdemu, komu się da, próbuje być tym takim właśnie dalej niby sprawiedliwym samurajem, nawet jeśli zabija ludzi ciosami w plecy, ale też no czasami robi się bezradny wobec tego, co się dzieje i mam wrażenie, że właśnie też ta jego moralność gdzieś tam po drodze cały czas się rozwija. Tak jak na początku mamy bardzo taki nakreślony tą taką pogardę mimo wszystko do tych prostych ludzi, do tych wieśniaków, do tych złodziei, którzy no jakoś tam próbują sobie radzić lepiej lub gorzej, którzy no może zrobili coś złego, ale w głębi duszy są
całkiem przyzwoitymi ludźmi, jak na okoliczności. I dopiero z czasem on zaczyna rozumieć te pewne rzeczy, z czasem jego postrzeganie, na przykład postaci, które spotyka, się zmienia. I nie wiem, mnie tak kupiły te niektóre wątki, które są w tej grze. W ogóle to jest jedna z nielicznych gier, gdzie w ogóle ja lubię główny wątek fabularny. W większości gier mam tak, że no dobra, trzeba go zrobić na końcu, trzeba go odbębnić, żeby właśnie, nie wiem, odblokować jakąś tam kolejną lokację, żeby skończyć grę. A tutaj nie, mnie tak wciągnął właśnie ten konflikt między Jeanem a jego wujem, czy właśnie to, jak się dalej potoczą losy tych postaci, które są ze mną przez całą grę. Więc to jest chyba w sumie to, co mnie najbardziej przy tej grze trzymało. No, gameplay jest fajny, gameplay był na tyle różnorodny, że nigdy nie odczułam znużenia, ale to, co mnie trzymało, żeby ją po prostu już kończyć w nocy, tam do pierwszej godziny, mimo że trzeba iść do pracy na następny dzień, no to była fabuła. I po prostu tak raz złamała mi serduszko, co najmniej dwa razy. Bo na koniec drugiego aktu, na koniec trzeciego aktu, na koniec właśnie tych questline'ów, postaci pobocznych, wow, dla mnie wszystkie były super. Jeśli kiedyś będziecie chcieli zrobić odcinek, nie wiem, tylko jakiś spoilerowy, to jak coś, to ja bardzo chętnie. Podoba mi się to, że jakby to jest ta gra, która wydaje mi się ma w miarę może nie, że ma zachowany, ale próbuje przynajmniej nie być taka do szpików współczesna. Bo często jest tak, że jak opowiadamy sobie te historie, które niby się dzieją w jakichś dawnych czasach, to wszystko jest przysiąknięte tą taką współczesną moralnością, prawda? Żebyśmy lubili tych pozytywnych bohaterów, którzy będą wszystkich lubić, właśnie tam, nie wiem, jest podział klasowy, ale nie, dla nich wszyscy są równi. A tu jednak wydaje mi się, że ta gra trochę próbuje. Jakby jasne, w koniec końców nasz bohater jest oczywiście tym przyzwoitym gościem, który ma bardziej współczesne myślenie niż jego pobratymcy, ale przynajmniej jest tu jakiś konflikt zbudowany, przynajmniej na przykład te niektóre inne postacie są takie bardziej zatwardziałe w swoich przekonaniach i to jest coś takiego ciekawego. No wiem, że tam toczą się dyskusje, jeśli chodzi o ten kulturowy aspekt tej gry, czy zachodnie studio powinno robić grę o samurajach, czy dobrze jest tu oddane, czy nie ma jakiegoś tego, wiecie, takiego przyjęcia tej nie swojej kultury przez kogoś, dla kogo z jakimś takim, nie wiem, egzotycznym wymysłem tylko, tak? Taką pocztówką. I te głosy są bardzo podzielone, zarówno jeśli chodzi, nie wiem, o nawet recenzentów zachodnich, czy o recenzentów, że tak powiem, z Japonii, którym generalnie gra się raczej podobała i tak dalej, ale oczywiście mogą być wyjątki. I wydaje mi się, że jest czymś takim ciekawym. No, fajne jest to, że w tej grze, nie wiem, nie ma magii, tak? No są czasem jakieś legendy, czasem jakieś takie rzeczy troszkę przesadzone, ale generalnie jest taka mocno podporządkowana temu, o czym opowiada, temu, gdzie się rozgrywa i wydaje mi się, że nie wiem, jeśli ktoś lubi na przykład opowieści o samurajach, niekoniecznie te historyczne, ale te takie właśnie przetworzone popkulturowo, lubi, nie wiem, właśnie kino Kurosawy, może sobie włączyć tryb Kurosawy w grze i przejść ją całą w czerni i bieli, po prostu z liśćmi, które cały czas po prostu szaleją. No to jest to coś ciekawego, no. No ja trochę się nie zgodzę, jeśli chodzi. Znaczy, po prostu miałem inny odbiór tej gry. O tyle, co wątek główny też mi się w miarę podobał, to niestety po prostu ja przechodziłem te questy, bo mam taką potrzebę, że muszę zrobić wszystkie questy, choćby mnie to męczyło, ale większość mnie męczyła i była nudna. Te jeszcze pobocznych postaci, tych konkretnych, takich, które się zna, które mają tam, powiedzmy, 9 questów w sumie przez całą historię się przecinają, one były okej, aczkolwiek też mi się muszę powiedzieć, że jakby one miały często fajne konkluzje i ten rdzeń tego wątku był całkiem spoko. Kto zdradził, dlaczego ktoś zdradził, to jest są fajne motywy, chociaż wydaje mi się, że czasami one się spodziewały do... Masz listę, odkreśl 5 miejsc z list i podczas nich się tak naprawdę za wiele nie dowiadujesz. No ale ta cała masa innych questów już była dla mnie, one się zlewały w jedno i generalnie tak są dokładnie zrobione w ten sposób, czyli... O, podbiega do ciebie typ, moją żonę i syna porwano, oni już są martwi, pamiętam, oni są martwi, jak coś, to... No załóż, że są martwi, generalnie. Pójdziesz i zabijesz tych Mongołów, czy tam bandytów, ale nie uratujesz tych dzieci. Już to jest raczej nierealne. Więc ta gra raczej stawia na to, że nikogo nie uratujesz. Natomiast, mówię, niestety, no, mówię, to jest może moje podejście, że ja nie byłem aż tak... Nie czułem tej imersji z tym światem i grało mi się spoko, ale nie czułem tego zanurzenia kompletnego. No i trochę nie zgodzę się z tym właśnie podejściem do tego rozdzielenia, że jest to jedna konkretna historia i chcą konkretną historię opowiedzieć i nie ma tych wyborów. Mój problem z tym podejściem polega na tym, że jednocześnie dają ci iluzję wyboru. Jakby w The Last of Us to jest liniowa gra, w której po prostu idziemy i no, sterujemy tą postacią, ale w żadnym momencie nie mówi ci gra, że możesz
nie wiem, nie torturować kogoś tam, nie zabić kogoś w jakimś tam momencie, czy coś w tym rodzaju. Generalnie jakby sterujemy tą postacią, która robi brutalne rzeczy, ale nie bardzo, nawet gra nie daje nam możliwości, żeby robić co innego. I to jest ta opowieść. W Ghost of Tsushima mój problem polega na tym, że właśnie jest ta iluzja tego wyboru, że nawet jeszcze za każdym razem, kiedy zabijasz gościa w plecy i zresztą masz ten flashback, wujek ci mówi, żebyś tego nie robił, o kurde, coś się stanie, jak będę dalej to robił, coś się stanie, jak bo jeden flashback, drugi flashback, okej, to znaczy, że w jakiś sposób zanurzam się w tą stronę tego Shinobi i czy to jest na pewno dobre? A jednocześnie to na nic nie wpływa, więc mój problem właśnie polega na tym, że gdyby od razu było to w wielu miejscach bardzo mocno zaznaczone, że nie ma takiej opcji, nie możesz wybierać pomiędzy jednym a drugim, generalnie musisz non-stop używać wszystkich możliwych rzeczy, to nie miałbym z tym problemu, ale ta gra za mocno udaje, że ten wybór jest i to mnie troszeczkę irytuje, bo to nie ma żadnego przełożenia na tym, co się właściwie dzieje. Jak, nie wiem, pomagam temu typowi, łucznikowi, zabijam wszystkich, mówi, że trzeba tam uratować typów, którzy są zakładnikami, więc ja zamiast po cichu się zakradać i ich rozwiązywać, wpadam, krzyczę na tych Mongołów, stoję, osłaniam ich, odbijam mieczem strzały, robię wszystko, żeby oni nie mogli do nich podejść, giną, a potem typ do mnie podchodzi i mówi, co to ma być, samuraj nie biega i nie rzuca jakimiś nożykami, nie skacze na boki. Ja siedzę, potrzebujesz okularów, człowieku? No, więc to jest według mnie taki, nie lubię iluzji wyborów, nie? Wolę, jak ich nie ma, albo wolę, jak one są, a jak udają, że są, to mnie drażni. No, ten konflikt, właśnie, to nie jest taki konflikt jak w The Last of Us, gdzie koniec końców musisz chodzić i zabijać, nie da rady inaczej, nie? Nie możesz po prostu ominąć wszystkich, nie? Jakby możesz się starać, ale no, koniec końców i tak będziesz zabijał, żeby przeżyć. No tutaj jednak, no, jakby ten gameplay daje ci pewne w wielu miejscach, nie? Jakby ten, no pewnie, ten konflikt zakłada, że obierzesz jakąś stronę, no, a koniec końców nie możesz obrać strony. Trochę słabo, szczerze mówiąc. Mam wrażenie, że można by to nawet gameplayowo rozwiązać po prostu, w zależności od tego, jakim stylem grasz, tam masz, powiedzmy, takie profity albo takie bonusy do jakichś tam, właśnie do tych cech, które cię interesują, nie? I po tym kątem można by sobie dobierać te uzbrojenie chociażby, no, nie wiem, mam wrażenie, że to troszkę można by rozbudować. I dać graczom możliwość grania albo po jednej stronie, albo po drugiej. Wiecie, i koniec końców fabularnie i tak można by to jakoś rozwiązać w prosty sposób, na zasadzie, że nieważne jak grałeś, to i tak kończy się tak, że wuj cię nienawidzi z jakiegoś powodu. I tyle, nie? Więc no... Nie, jak mówię, ja się z wami nie kłócę, to jakby ja całkowicie uważam, że macie rację jakby, tylko po prostu do mojego tego stylu gry, gdzie właśnie ja wykorzystywałam wszystkiego po trochu i tak dalej, u mnie to wyszło w spójną narrację, moja gra roku 10 na 10. No, ja myślę, że to też nie będzie dotyczyć, bo mi się podoba ta perspektywa właśnie, gdzie masz tych samurajów, oni są tacy honorowi, a ty stwierdzasz, nie no ludzie, to już nie te czasy, tutaj trzeba truć i wbijać nóż w plecy i ja wam pokażę, jak to się robi. Więc pewnie też bym tego nie zauważył za bardzo, nie? Ale podejrzewam, że jeśli ktoś faktycznie chciał grać jak honorowy samuraj, no to nie mógł, nie? No to powinien kupić, wiesz, samurajów Tsushima, a nie Ghost of Tsushima. Tak, ale ja to absolutnie rozumiem, ale po raz kolejny w tym momencie wydaje mi się, że jakby dużo, jeżeli tak by chcieli to zrobić, to dużo mocniej to narzucić do tego stopnia, że dać ci kilka par misji, których nie ma takiej opcji, że ja wpadnę z mieczem i obronię tych zakładników, tylko nie, zauważał ich i od razu im poderznął gardła, albo czy coś, wiesz, takiego, wiesz... Skończ drugi akt, to zobaczysz. Albo w ogóle wiesz, mogła iść w tym kierunku, że po prostu ktoś ci odbiera zbroję i twoje uzbrojenie i musisz po prostu radzić sobie z kawałkiem szkła po prostu. Dajmy tutaj jeszcze Oskarowi szansę skończyć, bo wydaje mi się, że to jak się kończy drugi akt i to co potem się dzieje w trzecim akcie na koniec pewnych wątków, może jeszcze ale tutaj trochę... dalej się nie zgadzam, bo już była taka misja, jakby już robiłem tą misję, w której trzeba było trzech typów zabić po cichu w obozie i nabić ich głowy na pal przed wejściem. Ale już na tym, ponieważ to było tak późno, to miałem wrażenie, jakby to już było bardzo wymuszone, wiesz. Przechodzisz cały pierwszy akt, przechodzisz cały drugi i nagle masz ten quest i Jean mówi: no dobra, spoko, zrobię to, bo dla mnie to nic nowego, zrobię to. Jak to nic nowego? Do tej pory nie zabijałeś po cichu, nie? A teraz zachowuje się w taki sposób, że no pewnie, no pójdę po cichu, zakradnę się i wykończę ich powoli w nocy, jak będą spali czy coś tam. I w tym momencie już na tym etapie jest to z mojej perspektywy narzucone, jednak wydaje mi się, że jednak dużo lepiej byłoby to, gdyby od samego początku pierwsze, nie wiem, godzina czy dwie godziny gry to było dokładnie takie, jak Łukasz wspomniałeś, że nie masz kawałek szkła czy coś takiego, gdzie po prostu nie masz wyboru i musisz non-stop kombinować jak chcesz i później już jesteś tak
że tak powiem, zalany tą krwią, bijąc gości w plecy, że na tym etapie to już nie ma znaczenia, co zrobisz i w tym momencie musisz to zaakceptować, bo gra chce, żebyś to zaakceptował, więc w tym momencie ja też to muszę zaakceptować. A mam wrażenie, że ta gra z jednej strony to robi, a z drugiej strony cały czas ci krzyczy, ale nie, 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 jak chcesz przestrzegać kodeksu samurajów, to możesz to robić, poza tą jedną czy dwoma misjami gdzieś tam porozrzuconymi, ale tak to możesz to robić i pamiętaj, nie musisz się skradać i w ogóle i wtedy możesz dalej pouczać. Mam ten dysonans, mówię, wolę jak nie ma wyboru, albo jak jest, ale nie jak jest jego to złudzenie i to mnie drażni. No dobra, to na to myślę, że skończymy macie tutaj. Macie trochę różne opinie, fajnie, dajcie znać, to jest dobra gra, też czy wygraliście. No właśnie z tego, co widziałam, tak generalnie konsensus jest taki, że to jest dobra gra, jest parę tych osób właśnie totalnie zachwyconych, no jest właśnie parę osób takich, no okej, ale właśnie no bez przesady, jakby to nie jest jakieś objawienie growe. Tak, no, podejrzewam, że jeszcze może będzie okazja wrócić do tego tematu, no bo... Ja będę cię namawiać, żebyś, jak ci się trochę może znudzi twój pan kowboj w cylindrze, to pojechał do Japonii. Żeby z rogu grał prawdopodobnie. No ale może z jakimiś przerwami. Ostatnie 3 dni po prostu jeżdżę bez celu po tym terenie i poluję na króliki, więc... Ja już w takie gry nie mogę grać powoli, ja już to zauważam. Ja nie wiem, kiedy moim najbardziej oczekiwanym tytułem roku jest dodatek do World of Warcraft, w który nie grałem od 2 lat, bo chcę pograć z konkretną ekipą znajomych, w coś, gdzie zbiera się lud, zabija potwory i używa skilli, to zauważam, że już... Horizona nawet na razie nie kupuję, bo boję się, że mi się znudzi po 2 dniach. Ale u mnie to totalnie wynika z tego samego powodu, o którym ty wspomniałeś. Po prostu ja się starzeję i mnie zaczyna bawić to, że wiesz, że mogę sobie na spokojnie tutaj usiąść przy ognisku i nie spieszyć się, popatrzeć sobie tutaj stary człowiek, the game simulator. Ale pójdę do barbera, przytnę wąsy. Ale siedzę i tej przytrzyłem ze brodę. Oskuruję tego jelenia i rozbiję mój obóz. Ja się starzeję w drugą stronę, bo mnie to 5 lat temu bawiło. Jakby 5-6 lat temu, jak grałem w Skyrima i samochodem, chodzenie po jaskiniach i tak dalej, było dla mnie spoko, bo sam sobie mogłem, w głowie układałem narrację, jak to działa, tak teraz w ogóle mnie to nie kręci, w ogóle mi się nie chce takich rzeczy robić, mam gdzieś znajdźki, mam gdzieś to, jak postać do pewnego stopnia wygląda, nie że w ogóle, ale do pewnego stopnia, więc najwidoczniej Łukasz się starzejemy w dwie różne strony. W różne kierunka. Ale to dobrze, więcej terenu będzie tutaj do ogarnięcia w ramach naszych Ja teraz mam ziejącą pustkę w serduszku, po tym jak mogłam przebierać mojego Gina, robić mu zdjęcia, po prostu tu na klifie, w tym kapeluszu z szerokim rondem, a tu z donicą na głowie, a tu w masce lwa. Nigdy nie używam fotomów. Zrobiłam tyle screenów, no. Zacząłem używać. ja nie używam, odgrażanie się. Ja mam takie zajebiste filtry po prostu symulujące stare fotografie, to jest mega. No dobra, słuchajcie, to tak jak mówiłem, być może jeszcze wrócimy do tego tematu. Póki co, jeszcze zanim przejdziemy do waszych pytanek, to jeszcze krótko powiem o tych dwóch kwestiach, dwóch newsach, które się pojawiły. I pierwsza rzecz, i to już, bo gadaliśmy o tym między innymi na grupie, czyli dosyć... Oskar prawie wyszedł z grupy. Prawie, upanował się. To jest właśnie, kurczę, to jest dosyć interesujące w tym kontekście, że... że mam wrażenie, że to okej, to może najpierw zacytuję, o co chodzi. Po pierwsze, mamy tę grę Avengers, o której już mówiliśmy nawet na napisach. I tak się składa, że Sony ogłosiło, że w wersji na PlayStation 4, PlayStation 5 też, w tej grze będzie ekskluzywnie dostępny Spider-Man jako postać. I oczywiście, tak jak wspomniałem, ekskluzywnie, to znaczy żadna ani wersja PC-towa, ani wersja Xboxowa tej postaci mieć nie będą. I to jest właśnie o tyle ciekawe, że mam wrażenie, że Sony stara się po prostu na wszystkich frontach ugruntować pozycję, że Spider-Man to my, tak? My mamy filmy ze Spider-Manem, mamy filmy animowane ze Spider-Manem w kinach i teraz mamy jeszzie gry ze Spider-Manem. Tak, jakby naprawdę nie mamy praw wcale do gier ze Spider-Manem. No to jest ciekawe, bo mamy tę grę na Nintendo Switcha, to gdzie jest Spider-Man, praw... nie? Na przykład. Tak, ale ty wiesz, ale ta gra akurat nikogo nie obchodzi, nie? Ale już jeśli chodzi już o naprawdę duże tytuły, no to Spider-Man na PlayStation 4 no, był głośnym tytułem i tak dalej. Już wszyscy zaczęli kojarzyć tę grę właśnie z Sony, bo była ekskluzywna dla tej konsoli. No i teraz jak mamy grę, w której mamy postacie z Marvela, Spider-Man będzie u Sony. Wiecie, z punktu widzenia tutaj budowania jakiejś tam marki, no to jest dosyć, powiedzmy, to jest jakby dobry ruch biznesowy. Dobra strategia, tak? Jakby, bo Spider-Man jest bardzo popularny, więc jeśli klienci będą zdawali sobie sprawę z tego, że jak Spider-Man, no to Sony, to myślę, że na pewno wpłynie to na sprzedaż i gry i pewnie oczywiście konsol, nie? A zaraz też kolejna gra, tak? Ta z Milesem.
No, więc tego Spidermana będzie dużo, ale będzie prawdopodobnie tutaj wokół Sony. I oczywiście kwestie, jakby w sensie może kwestia w ogóle dostępności pewnych rzeczy tylko i wyłącznie ekskluzywnie, czy to gier, czy to postaci, czy to jakichś tam dodatków, ale to jest generalnie dyskusja na cały osobny odcinek, ale jestem w takim razie ciekaw, jak się zapatrujecie na tego typu ruchy, bo tak jak wspomniałem nas właśnie na samym początku, mam wrażenie, że to jest coś, co będziemy widywać w kolejnych latach, biorąc pod uwagę, że każdy będzie próbował wyrwać dla siebie kawałek czegoś, z czym będzie mógł być dalej kojarzony. Mi się bardzo podobał przykład Oscara, że to teraz Xbox sobie zgarnie Wolverina, bo albo w ogóle X-Men, no bo X i będą po prostu chcieli, na przykład chcieli kojarzyć wszystkich X-Men ze sobą. No na razie nie mamy zbyt wielu gier z X-Men, więc to tak swoją drogą, tak. Ale kto wie. Co myślicie o czymś takim? Bo jakby skala jest taka. Rozumiem, że tak będzie, ale to jest chujowe, to mam to w dupie, to jest chujowe, tak? No bo mówmy się, no nie jest to sytuacja w żaden sposób korzystna dla klientów. W przeciwieństwie do na przykład gier ekskluzywnych według mnie, ale z drugiej strony... Znaczy, z tym też się nie zgadzam. Ja w ogóle nie uważam, że gry ekskluzywne to nie jest w ogóle najlepsza rzecz na świecie i mówię, było sporo gości, którzy robiły naprawdę fajne o tym i wideoblogi, inne rzeczy, które to określały, ale nie chcę się w to mocno zagłębiać. W skrócie powiem tyle, że po prostu wydaje mi się, że walka na to, kto posmaruje więcej danej firmie zewnętrznej, bo własny ekskluzyw to jeszcze jakby jest trochę zupełnie inna kwestia. Jak grę robi Microsoft, albo grę robi konkretnie Sony, albo podstudio Sony, to jest trochę inna rozmowa niż jak Sony czy Microsoft wychodzą z portfelem dla zewnętrznej firmy, smarują im, żeby to był ekskluzyw. I wydaje mi się, że to jest o tyle gorsze rozwiązanie, że ono mniej pchnie do przodu konkurencję technologiczną, a mniej, to znaczy nie jest moje zdanie, mówię, to jest to, co słuchałem i czytałem, po prostu się z tym zgadzam. Mniej jakby daje to, żeby te konsole ze sobą na przykład konkurowały o prędkość wczytywania się, o grafikę, o takie rzeczy jak dostęp do PS Network, który jest bardzo słaby, szczerze mówiąc, jeżeli chcesz się łączyć ze znajomymi i tak dalej, o te wszystkie rzeczy dookoła, a bardziej o to, kto wyciągnie więcej hajsy, szybciej uderzy do danego dystrybutora gier, sypnie mu hajs i masz, to jest teraz nasz ekskluzyw. Wydaje mi się, że to trochę szkodzi. Ale dobra, nie o tym chcę mówić, tylko o tej konkretnej rzeczy. I tutaj powiem, bo ostatnio właśnie rozmawiałem o tym przy okazji z Pawłem Opydo i z Adamem Antolskim, bo każdy wychodził z innego punktu. Ja jestem osobą, która ma peceta, ale mam też konsolę i w razie czego mogę grać na konsoli. Paweł gra domyślnie tylko na konsoli, a Adam w ogóle nie gra na PS4. I generalnie wszyscy uznaliśmy, że to jest chujowa decyzja. Nie ze strony Sony koniecznie, bo okej, mogę zrozumieć, Sony zrobi wszystko, żeby ich marka się sprzedawała, żeby ludzie kupowali, ale to jest absolutnie głupia, absurdalna, debilna decyzja Sony Square Enix, do których ta gra należy. Adam to najlepiej ujął. To nie jest wystarczająca zachęta dla mnie, żeby kupić konsolę, a wystarczająca, żeby mnie wkurwić, żebym nie chciał w to grać na niczym innym. I wydaje mi się, że taki ruch odrzuca więcej ludzi od, którzy potencjalnie mogli grać na innych sprzętach, a nie mają konsoli, nie planują być, mieć Sony konsoli, niż potencjalny zysk ludzi, którzy będą grać jednak na konsoli Sony, nie? Nie sądzę, żeby nagle ktoś stwierdził, że nigdy nie będzie chciał grać na Sony, kupi Sony, albo osoba, która domyślnie chciała grać tak jak ja na PC-cie, nagle stwierdzi, że jednak będzie grała na PlayStation. Wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo głupie z ich strony. I ostatnio, jak na ten temat powiem, było sporo argumentów o tym, że no ale to jest standard, no już w Mortal Kombat był Kratos, w, jak to się nazywało, takiej innej bijatyce z mieczami jest Soul Calibur, tu był Yoda, tu był ktoś tam i tak dalej. I znowu konsensus był taki. W którymś Soul Caliburze chyba, trójce, czwórce, było tak, że na każdej konsoli w ogóle była inna postać. Na GameCube był Link, gdzieś indziej tak. był Spawn i tak dalej. Ale generalnie takie dodatkowe rzeczy bywają, nie? Czasem jest tak, że gra wychodzi później na jakiś sprzęt, to na przykład wychodzi w jakiejś tam coś tam, Gold Edition, bla bla i dorzucają coś, nie? Mapę, postać, whatever, i konsensus nie? był taki, że okej, ale żadna z tych postaci nie jest częścią IP, tak jak Spider-Man jest częścią Marvela. Jakby, gdyby nagle ogłosili, że Sony wywala hajs po to, żeby w Avengers pojawiła się ta postać z Horizon Zero Dawn, jako nowa uczniczka i możesz sobie nią zapierdzielać po ulicach, myślę, że burzy by nawet nie było. Ludzie by przywykli, albo nawet Kratos, to też jest postać kojarzona z konsolami PlayStation i tak dalej. Myślę, że takiej burzy by nie było. I tak samo jak, nie wiem, w Mortal Kombat pojawia się Obcy czy Predator. Okej, to nie jest związana z jakąś tam konkretną marką, ale znowu jakoś by mi nie przeszkadzało. Czy gdyby na przykład Joker był tylko, bo to jest Warner, no to Joker był tylko gdzieś tam i wiadomo, to
też nie jest to samo. Ale jednak Spider-Man jest nie tylko częścią IP Marvela, jest najpopularniejszą postacią w Marvelu. Do tej pory, patrząc szeroko przez media. Jednak jest różnica, bo wiele osób czuje, że ta postać jest kompletnie im zastrzeżona. Tak jak ludzie mówią o Jodzie, jestem ciekawy, co by było, gdyby ci sami ludzie by mówili, gdyby grali na Star Wars Battlefront i akurat na ich konsoli Yoda byłby niedostępny. Bo Yoda byłby tylko tutaj obok, nie? A to jest jednak postać z Gwiezdnych Wojen. I myślę, że to jest absolutnie debilny ruch ze strony Square Enix. Ale wiesz o co chodzi, no właśnie tak jak wspomniałeś, były tego typu bonusowe postacie związane z daną konsolą, powiedzmy. I Sony chce dać do zrozumienia, że Spider-Man jest właśnie ich postacią i jest tak samą bonusową postacią dla nich. Tym bardziej, że już tak jak gadaliśmy, no to Spider-Man nie był promowany wcześniej, więc w ogóle to jakby komunikat jest prosty, że... Specjalnie dla Sony dajemy tego Spider-Mana. Specjalnie dlatego, że Spider-Man jest nasz, to... Tylko, że ludzie tego nie kupują i dlatego jest tak duża burza w necie o ten motyw, bo jednak możecie mówić co chcecie, ale Spider-Man dla wszystkich jest częścią Marvela. Mało tego, może gdyby nie ten deal jeszcze z MCU i Spider-Man do dziś miał swoje własne filmy oddzielne, to może lwia część publiki by tak tego nie widziała. Ale Spider-Man od lat jest częścią MCU i dla wszystkich jest kompletnie jakby w tym jednym pakiecie. I ludzie kochają Marvela, bo chcą zobaczyć, jak razem różne postacie ułożą. W momencie, w którym wspomniany Wolverine byłby tylko na Xboxie, a Spider-Man tylko na PS, to by ta gra umarła, wydaje mi się, szybciej niż ktoś może pomyśleć, bo Spider-Man i Wolverine nigdy nie mogliby być w jednej drużynie. A tam duży feature tej gry, którym jest reklamowany, to jest to, że nawet jak gram solo, to mogę sobie AI dostawić taką drużynę moich postaci, jaką tylko zechcę. I to jest coś, z czym oni naprawdę próbują się reklamować. I teraz jak im powiesz, że te dwie moje kochane postacie z Marvela, a jeszcze w ogóle jak z filmów, jakby się okazało, że Guardians są tylko tutaj i nigdy nie mogę zrobić kontaktu jak w filmie, nie wiem, Star-Lord i Spidermana, czy coś takiego, i nie mogę nigdy tego zrobić, to wydaje mi się, że masa ludzi byłaby tak bardzo wkurwiona. Właśnie problem jest taki, że Sony może robić co chce, ale nie żyją w bańce i jednak nie wyjmą tego, że Spider-Man jest częścią Marvela. Znaczy tak, ja w ogóle ten temat jest bardzo poza jakimś moim tym emocjonalnym odbiorem, no bo to nie jest gra, na którą czekam, to nie jest gra, w którą pewnie może nawet nigdy w nią nie zagram, ale jakby całkowicie rozumiem, że no jak ktoś na tę grę czekał i dowiaduje się, że Spider-Man będzie tylko na tym sprzęcie, którego nawet nie ma czy coś, no to pewnie no, że czuje zawód, no bo tak jak Oskar powiedział, to raczej nie jest powód, który kogoś faktycznie by skłonił do zakupu konsoli, jeśli nie miał takiego zamiaru, prawda? No jeśli ktoś na tyle lubi Spider-Mana, że nie wiem, zakup nawet konsoli tylko dla niego nie był problemem, no to pewnie już ją kupił, jak wychodził Spider-Man na PS4. Jeśli ktoś do tej pory nie ma konsoli, no to myślę, że nie kupi ją tylko dlatego, że tu jest ta dodatkowa postać. No więc to będzie właśnie tylko taka frustracja, która prędzej sprawi, że ktoś stwierdzi, dobra, to w ogóle oleję tę grę. I jakby ja rozumiem Sony biznesowo, ja nie rozumiem kompletnie tego Square Enix, no bo jeśli z tego powodu jakaś grupa osób stwierdzi, hej, nie kupuję tej gry, no to Sony na tym nie straci tak bardzo chyba jak Square, jak Crystal Dynamics i tak dalej. Sony może tylko zyskać, bo może faktycznie znajdą się osoby, które powiedzmy... No mogą być osoby multiplatformowe, mają kilka konsol. Dajmy na to, które mają właśnie w domu i ten sprzęt, i ten sprzęt, i wszystko im jedno, na jakim grają. No więc w takiej sytuacji wydaje mi się, że taka osoba kupi wersję na PS4, no bo czemu, jeśli może na tej konsoli grać, mają w domu, no to czemu miałaby się, że tak powiem, pozbawiać tej dodatkowej zawartości, tak? Teraz jak gry wychodzą premierowo, to i tak wychodzą już w dosyć zbliżonych cenach. Bo po prostu gry na PC podróżały, więc te osoby pewnie wszystkie kupią wersję konsolową, a pozostałe może się obrażą i nie kupią żadnej. Ale ja mam do tego kontrargument jeszcze taki, że na przykład właśnie ja jestem osobą, która ma obie, ma peceta i ma konsolę. Ale wolę jesteś grać... dziwny, Oskar, pod tym względem. Nawet nie chodzi o to, jakie są moje preferencje. Ja wolę grać na pececie, ale generalnie to jest gra koopowa. Ja o niej myślę w graniu ze znajomymi. Generalnie aż tak mnie nie jara sama gra w sobie, ale ja po prostu uwielbiam looter-shootery koopy, które wychodzą, prawie wszystkie przynajmniej sprawdzam co jakiś czas. I akurat moi znajomi mają tylko pecety, oni w ogóle nie grają na konsolach. Poza Pawłem. I teraz... Powiedziałem moi znajomi. Przepraszam. I teraz nawet gdyby pomimo tego... Ja bym się przemógł i stwierdził, dobra, to zagram na konsoli, no to w tym momencie mam znajomych, którzy nie mogą tego zrobić, nie? A co jeżeli mam... I tak samo może być z Xboxami... Mam kumpli, wszyscy gramy od lat na Xboxach. Ja jestem osobą, która ma obie te konsole, ale moja trójka znajomych, a chcieliśmy grać razem w Avengers, mają Xboxy. Crossplay nie jest na razie w żaden sposób przewidziany, a jakby był, to byłoby jeszcze chujowiej, jak masz tego Spidermana, który by... Byś im latał jako ten Spiderman przed oczami, po prostu dokładnie. Takie...
Więc wydaje mi się, że fakt, że jest to gra koopowa, jest jeszcze głupszym pomysłem z ich strony, żeby coś takiego robić, bo to jeszcze bardziej właśnie pogrąża to, że okej, byłem, nawet ja jeszcze mogę, ale jednak chcę grać ze znajomymi i jednak gra ze znajomymi jest osobiście dla mnie znacznie ważniejsza niż posiadanie tej jednej postaci dodatkowej, ale wszyscy czują tą głupią frustrację, więc po raz kolejny... Wow, nie wiem, naprawdę, żeby to był jeszcze time exclusive, żeby jeszcze oni zapowiedzieli, że przez pół roku Spider-Man na przykład jest u nich dostępny, pewnie jeszcze dałoby się to przełknąć, ale komunikat, w którym najpopularniejsza postać w świecie Marvela jest w tej głośnej grze Marvela, której oni chcą dodawać postacie i dodawać, ale ta jedna najpopularniejsza nigdy nie będzie dla was dostępna, ludzie z Xbox i PC, to jest jeden z debilniejszych ruchów, jaki widziałem, jeśli chodzi o próbę sprzedaży swojej gry. Ja próbowałem się dokopać do tego, co sami producenci mówią o tym ruchu, czyli co mówi Crystal Dynamics, i jest wypowiedź, mam ją przed sobą, ale za cholerę nic z niej nie rozumiem, bo to jest w ogóle taki bełkot marketingowy połączony z mówieniem o czymś, że PlayStation ma specjalne prawa do Spider-Mana. Co jest nieprawdą? Chodzi mu bardziej o to, że nie wiem, że ludzie kojarzą generalnie, tak, Spider-Mana z PlayStation teraz, bo tylko, super. A nie o konkretnych prawach, bo zaraz mówi o tym, że no, bo to jest, że to może sugerować w związku z prawami filmowymi i tak dalej, ale generalnie nie powiedział absolutnie nic konkretnego, poza tym, że no, jest specjalny układ między Marvelem a Sony w związku z tym. No właśnie, co do tych praw, to jest właśnie też o tyle dziwne, to co mówił o filmach wcześniej Oscar, że jakby to strasznie głupio wygląda, że ta gra, która, okej, to nie jest gra z tymi postaciami, które są w filmach, ale no nie oszukujmy się, ona ma korzystać z popularności filmów, oczywiście. Tak? Mamy ten skład Avengers z pierwszego filmu, mamy te postacie, które wyglądają po prostu jak pornoparodie aktorów z tych filmów, które kojarzymy, prawda? Nie jest czymś takim kompletnie oderwanym w jakiejś takiej innej, zupełnie egzotycznej stylistyce, tak nie wiem, to właśnie to Marvel Ultimate Alliance, tak? Które no nijak nie kojarzy się z filmami, a tutaj to skojarzenie jest, i mamy filmy, gdzie Sony mogło się dogadać, i mamy grę, gdzie Sony nie mogło się dogadać. I to jest takie dziwne dla mnie, no jakby, no nie wiem. Ale Sony się dogadało, ale z Marvelem Sony się dogadało. Nie wiem, wiesz, mam wrażenie perspektywy konsumenta, tak? Nie perspektywy kogoś, kto wnika w to, kto do czego i ma prawa, no nie? Że po prostu jak ktoś odpali grę i stwierdzi, aha, dlaczego on mógł być w filmach, a w grze już jakby tu nie może być poza Sony, nie? No. To jest właśnie ten chamski komunikat dla pozostałych jakby, zarówno Xboxa, jak i peceta, że jakby dostajecie wybrakowany produkt. I po raz kolejny, jak ktoś próbuje powiedzieć, że no przecież to Sony zapłaciło i tak dalej, ja osobiście nie wierzę w to, że ta firma Square Enix nie myślała o tym, żeby Spider-Mana w dalszej kolejności wsadzić. Może nie tak szybko, może nie myśleli o tym, że to będzie jakiś początek 2021, ale to jest cholerny Spider-Man. Ponieważ mieli do niego prawa, bo musieli mieć do niego prawa, prawdopodobnie jeżeli mają do wszystkich w grach tak jest, to może myśleli o tym, żeby na, nie wiem, na jesieni następnego roku zrobić Spider-Man. Jakiś ale na pewno dodatek, myśleli, nie? Jakiś ale na pewno myśleli o tym, żeby tego Spider-Mana zrobić, no bo jeżeli możesz zrobić Spider-Mana w swojej grze z Avengers, to oczywiście, że go zrobisz. A to właśnie bardziej wygląda jakby dzięki Sony pozostałe jakby te platformy miały kompletnie zablokowanego permanentnie Spider-Mana. I w ten sposób, po raz kolejny, ponieważ Spider-Man jest tak związany ze światem Marvela, to nie jest Kratos w Mortal Kombat, to nie jest Joker w Mortal Kombat, to nie jest, wiesz, Yoda w Soul Caliburze, tylko to jest Spider-Man, to po prostu wiele osób czuje i ja osobiście tak czuję, a ja byłem jedną z pięciu osób naprawdę zajaranych tą grą. Po raz kolejny mówię, lubię looter shootery, że ja dostaję wybrakowany produkt i nagle już nie jestem aż tak bardzo entuzjastycznie nastawiony, co jest o tyle ciekawe, że do tej gry i tak oni musieli walczyć rękami, nogami, żeby w ogóle odkręcić ten czarny PR, który mieli od momentu, kiedy pokazali te gry. Dopiero w ostatnich miesiącach, jak zaczynali pokazywać fragmenty tej gry, to dochodziły informacje, że okej, ktoś tam z tej prasy sprawdził, okej, w to się gra jednak naprawdę spoko. Tam mówili, że te misje i tak dalej, w to gra się naprawdę fajnie, teraz robią te bety, kiedy wszyscy będą mogli w to zagrać. To im na pewno da dużo PR-owych punktów, że dają za darmo do sprawdzenia sporą część tej gry i jednocześnie mają takiego wielkiego kloca na to postawionego właśnie, który powoduje, że ale tak w ogóle to dwóch z trzech tych platform to jak coś będziecie mieli. Jak Sony na następnym razem wypuści Venoma, to raczej spodziewajcie się, że Venoma to też nie zobaczycie, nie? To nic, że zaraz będzie Venom 2 i będzie może popularnym filmem jak jedynka, ale jak coś to Venoma też nie dostaniecie. No, na PlayStation może dostaniecie. No tylko na PlayStation, nie? Oczywiście. No właśnie, wyjdzie Venom, to Sony powie, dobra, to wrzucajcie nam Venoma. No i w tym momencie już coraz więcej będą tracić ludzi, bo wiesz, dajemy za darmo Morbius, postacie, ale jedna Morbius konsola dostaje... Morbius też, ale jedna konsola dostaje więcej, nie?
I to według mnie tak szybko im wybije zainteresowanie na pozostałych tych platformach, że ta gra padnie. Bo samo to nie, ona nie ma aż takiego hype'u jak inne ekskluzywy, żeby na PlayStation się utrzymać. Ja nie mam żadnego emocjonalnego stosunku do tego, bo ta gra wygląda jak ostatnia rzecz, którą chciałem zagrać prawdopodobnie. Jeszcze jak dowiedziałem się, że nie można przechodzić tej kampanii w ogóle w koopie, to... Można w koopie online, nie można w koopie lokalnym, co jest dla mnie zawsze dziwne. W sensie, no jeśli gra ma mechanizm koopowy, to czemu nie lokalnie? Jakby no żeby, nie rozumiem ludzi. Żeby producenci konsol mogli zarabiać, no. Na no ale na PC nikt nie zarabia na tym, że grasz online z kolegami. No dlatego forsują tę konsolową wersję. Ale nie. Zarabia tym, że kupisz drugą kopię gry. No nie, no to twój kolega kupi. I tak kupi. No ale to druga kopia się sprzeda, jeżeli chcecie grać razem, a tak byście grali na split screenie czy coś, albo innym buddy pass. No cóż, mamy dwie konsole, ale nie kupimy tej gry w dwóch wersjach. Mimo, że wtedy oboje moglibyśmy grać Spider-Manem. Znaczy, to sama gra musiała wyglądać ciekawiej, to tak swoją drogą. A dlatego, no ja nie mam aż tak zdania. Zresztą, no ja też nie jestem za Spider-Manem specjalnie, więc szczerze mówiąc, jakbym ja grał na Xboxie i bym dostał informację, że nie ma Spider-Mana, to bym powiedział, okej, okay, whatever. Ale może są jakieś, kurczę, no może są jakieś faktycznie, jest jakaś dżentelmeńska tutaj umowa między Marvelem a Sony, że jeśli ktoś robi wysokobudżetowego Spider-Mana, no to wy. Albo wy decydujecie, czy wiecie, czy ktoś robi dalej, znaczy, czy niekoniecznie. Jak chcą, proszę bardzo, tylko i tak dobrze, że chociaż Square Enix zapowiedział to przed premierą i ludzie cały czas mogą swoje preordery powycofywać. I jakby jeśli Sony tak chce robić i tak dalej, ich biznesowa decyzja, spoko, niech sobie robią. Ale niech się nie zdziwią potem ludzie, którzy robią gry, które nie są ekskluzywami, że jeżeli robią takie triki z ekskluzywami, to nagle na pozostałych platformach to coś im się za bardzo ta gra nie sprzedaje, bo wydaje mi się, że to jest szybki ruch do tego, żeby sobie wytłuc sprzedaż. No dobra, to słuchajcie, jeszcze słówko o innej grze na podstawie tutaj komiksowego czy filmowo-komiksowego IP. Mianowicie Rocksteady na swoim Twitterze ogłosiło wreszcie nowy tytuł, który będzie Suicide Squad i pojawił się plakat, gdzie mamy Supermana najpewniej, który sobie stoi tyłem i ma celownik na głowie, więc mówi się o tym, że gra ma generalnie polegać na tym, że jako Suicide Squad mamy eliminować postacie Justice League, co brzmi super ciekawie, szczerze mówiąc. Ale... Jakby to po prostu była gra, załóżmy, że jest coś w tym, gdyby to była gra po prostu, gdzie grasz Suicide Squad i wybierasz, znaczy na przykład dobierasz ekipę, nie wiem, zbierasz te postacie czy coś takiego i potem ruszacie w misję, no okej, okay, ale walka z postaciami z Justice League brzmi już dużo, dużo ciekawiej. A czy wiadomo, to ma być właśnie też taki model bardziej koopowy, no, że... No nie, nic nie wiadomo jeszcze. A, nic nie wiadomo. Więcej dowiemy się 22 sierpnia na DC Fandom. Na tym, więc... tym pojawiła się ta plotka, tam być Action Adventure z koopem, nie? Ale ja dlatego... Jeśli z lokalnym, to spoko. To ja gram w Harley Quinn. No, słuchaj, jeśli gra będzie naprawdę dobra, to myślę, że nawet możemy się, wiesz, poświęcić i nie wiem, no, można nawet zapytać o klucze tutaj recenzenckie i poświęcić się, żeby kupić PlayStation Online i sobie pograć, ale niech to będzie dobre. Ja mam wciąż niewykorzystany okres próbny. PlayStation Plus. Ja wolę... Ja bardzo wstrzymuję mój entuzjazm, bo jakby Rocksteady robiło świetne gry, żeby nie było, ale jakby mam do tej gry takie same podejście jak do każdej innej gry, o której nic nie wiem. Nic o niej nie wiem. No, jakby to może... na PlayStation jest dodatkowo Spider-Man, nie, Suicide Squad. Na razie sobie mówimy, tylko o tym... Na razie oceniamy pomysł, no tak. Tego bardzo tak, ogólnie, ale no. To może być równie dobrze gra w stylu XCOM. To może być gra w stylu, jasne, co? Jest, mówię, też jest ta plotka, ale może być gra w stylu XCOM, może być właśnie COB, może to być dokładnie to samo, co Avengers właśnie, czyli looter-shooter, gdzie zbierasz gear, robisz ekipę i bossami są Superman, Batman i tak dalej po prostu. To może być każda z tych opcji i szczerze mówiąc jakby, mnie jakby sama skórka tego aż tak nie jara, po raz kolejny, znowu mam trochę gdzieś, czy jesteśmy grupą Suicide Squad i strzelamy do Supermana, czy jesteśmy Justice League i strzelamy do Darkseida. Z mojej perspektywy mam to gdzieś, bo jakby, to nie, wiadomo, jeżeli to nie będzie narracyjna historia, jeżeli to, wiesz, sama historia jest nieważna, to mówię, jaka jest skórka tej postaci, aż tak mi nie robi, więc chciałbym zobaczyć jakby coś więcej, czy to będzie właśnie taka gra, w której... Coś jak te Avengers, czy to będzie coś innego, ja kocham gry w stylu XCOM, ostatnio gram w Gears Tactics, na Gears of War oparte i tak dalej, więc pokażcie mi coś więcej, a sama idea gry, whatever. No, liczę na to, że jeśli już
wzięli się za ten temat i na pewno będzie to sprzężone tutaj z filmem i jedno będzie pewnie napędzało tutaj parość drugiego, no to liczę na to, że jakaś będzie interesująca fabuła z tym związana, nie? Bo nie mamy do teraz sensownego filmu z Suicide Squad, a może dostaniemy dwie nowe historie w formie filmu i gry, które będą stały na poziomie. Ja ogólnie, ja jestem pozytywnie nastawiony generalnie do tych gier, ogólnie do gier na podstawie tych komiksowo-filmowych marek, bo to jest, kurczę, potencjał, który nigdy nie był zrealizowany poza tym, nie wiem, Batmanami i Spider-Manem ostatnio, jakimiś takimi bardzo pojedynczymi przypadkami. I wszystkimi grami Lego z Marvela i DC. Poza, tak, no... Gry Lego są takie same, Jezu, to polega dokładnie na tym samym, no. To może być... To akurat nie ma znaczenia, czy to są złe bohaterowie, czy nie. Ale i wydaje mi się, że jest masa tych postaci, masa komiksów, masa światów, które gry mogłyby podjąć. I jakoś nikt się nigdy za to nie zabierał. Jedyne, co dostawaliśmy właśnie, to jakieś tam popierdółki. Co jakiś czas wraca taki mały zryw na gry na podstawie filmów. I to nigdy się nie kończy dobrze. Wychodzą, tak. To nigdy się nie kończy dobrze. Czy ja wiem, nigdy 1 na 10 potrafi wyjść, okej, a to jako, że nie jest na podstawie filmu, tylko wychodzi w okolicach filmu. Pamiętam, że kiedyś była jakaś gra z Wolverine'em, która wyszła, jak wychodził pierwszy film z Wolverine'em i ta gra była dużo lepsza niż ten Origins. Film. Dokładnie. Nie, ale Origins było całkiem przyjemną gierką na rozwałkę, ale mnie znudziła dosyć szybko, ale jakby ten model ale na początku... Ale lepsze niż film. Ale była super gra z Wolverine'em X to Wolverine's Revenge. To była fantastyczna gra, gdzie... Oczywiście, żeby miało to sens, to Wolverine dostaje zarażony, który osłabia mu czynnik, wiesz, nie może się regenerować tak, jak powinien. Ciekawe, dlaczego to wprowadzili, ale sama gra była naprawdę przyjemna. Nie, no jasne, były wyjątki, nie? No, Spider-Man 2 był coś takim wyjątkiem, była to całkiem fajna gra ze Spider-Manem dawno temu. Ale Shadows właśnie... było fajne. Ale no te Batmany od Rocksteady właśnie były tym takim ciosem w twarz nagle, że kurczę, można zrobić grę z bohaterem komiksowym, która naprawdę jest bardzo dobra i mało tego, czerpie z komiksów, coś tam na pewno stylistycznie czerpała z filmów, ale była no swoim własnym bytem, nie? Miała swoją własną stylistykę i swoje własne wersje postaci i tak dalej. I ja generalnie lubiłem te gry, ale wiadomo, że formuła no już się troszkę zużyła, nie? Już na tym etapie Arkham Knight, które mi się nawet dobrze grało, widać było, że to już jest troszkę męczenie były. Dużo Batmobilu. Batman mi nie przeszkadza, bardziej mi przeszkadzało to, że tam było właśnie za dużo tych pierdół w stylu rozwiąż 10 zagadek i zrób 10 jakichś tam małych misji, bo tylko wtedy jak zrobisz to wszystko i po prostu spędzisz 10 lat nad tym, to dostaniesz prawdziwe zakończenie, które obejrzałem oczywiście na YouTubie, jak każda rozsądna osoba. No to już... Więc byłem ciekaw, za co się zabiorą następne. I po prostu sobie skład z jednej strony jest nieoczywisty, ale z drugiej strony, no jeśli film się zbliża, no to no, na pewno to będzie jakaś pomoc przy promocji. Chcę powiedzieć, że mam w tym takie... dwie rzeczy. Po pierwsze, mam obawę lekko, że to może być tylko taki multiplayerowy, bo cały czas jest plotka o tym kolejnym Arkham Knights, czy Gotham Knights, czy jakkolwiek chodzą plotki. Wiadomo, chodzi o to kolejną część gry z Batmanem, gdzie może byłyby inne postacie i czy przypadkiem Suicide Squad nie okazałoby się tylko multiplayerowym takim dodatkiem, wiesz, ten sam engine, podobne rzeczy i tak dalej, tylko po prostu Suicide Squad. Natomiast jeśli to miałoby być po prostu singleplayerowa gra w stylu Batmanów Rocksteady, tylko że od strony Suicide Squad to mnie mają. Jakby to na pewno, ta rozrywka jest super. Natomiast ja kocham koopa i uwielbiam looter shootery i te loot grindery i chętnie bym coś takiego przygarnął też od Suicide Squad, no to nie jestem pewien, jakby to wyszło Rocksteady. No to tyle, jeśli chodzi o te bieżące rzeczy i na sam koniec jeszcze, tak jak wspominaliśmy na początku, pytanka, i które już tutaj czekają od kwietnia, z tego co widzę, chociaż no niektóre są nowsze, a rzecz w tym, że bierzemy 4 pytania na raz, bo one dotyczą mniej więcej tej samej kwestii, mianowicie gier, w które gra się jak w interaktywne filmy. I pozwólcie najpierw, że zacytuję może wszystkie te pytania. Po pierwsze, Radom zawsze w Radku. Pozdrawiamy Radka, którego nie ma z nami chwilowo. I Radom. No, no, niech będzie też. Cześć, co sądzicie o Heavy Rain i Detroit Become Human? Planescape Torment to piękna gra. To jest niezwiązane w razie z tym tematem, ale pewnie tutaj większość się zgodzi. Okej, to jest w ogóle... Reszta pytań jest kompletnie niezwiązana. Reszta to nie są pytania, to są stwierdzenia. Okej, scena na początku w Endgame, gdy Stark na statku mówi do Helmu i później usypia, też jest piękna. To prawda, tak samo jak Radom. Za co lubicie Radom? Nigdy nie byłam. Też nie, ale mam... Nie wiem, że nie jest Radomskiem. To zawsze lepiej być Radomiem niż Radomskiem, nie? To taki mały Radom, taki popierdolka. Nie, to jest takie Radomsko. To jest takie, wiesz, taki Radom, który się tak rozlał.
Skupimy się na Heavy Rain i Detroit tak, Become tak, Human. Tak. I lecimy dalej, jeszcze kolejna pytanka. Herman, ograłam ostatnio Detroit Become Human i pomimo wkurzających quick time events i miejscami nieintuicyjnych wyborów dialogowych, naprawdę świetnie się bawiłam. Co sądzicie o Detroit Become Human i tego typu grach? Macie jakieś ulubione? Szymon, hej, jestem ciekaw, co sądzicie o tak zwanych interaktywnych filmach, czyli grach z wyborami od Quantic Dream, Telltale Games, Life is Strange czy Until Dawn, które kiedyś chwalił Łukasz. Pozdrawiam. I Martyna Stark, co sądzicie o grach Telltale Games? Pozdrawiam. Okej, okay, słuchajcie, to po pierwsze, czy ktoś z was ma jakąś zdecydowaną opinię na ten temat? Moja zdecydowana opinia jest taka, że czasem taka gra jest spoko, ale to jest dla mnie przerywnik między grami, które są dla mnie bardziej grami. O, to ja mam trochę podobnie. Raz na rok na przykład właśnie mogę zagrać w jakiś taki tytuł, ale to nie jest tak, żebym jakoś, wiesz... Ale jak za długo, to mnie to nudzi. Nigdy nie byłam w stanie skończyć żadnej tej Tale'ówki, bo jestem cały czas na swojej pierwszej, czyli na pierwszym Walking Dead, gdzie zrobiłam chyba już 5 z 6 epizodów i raz na parę lat mi się przypomni. Ale skończyłaś Until Dawn za to na przykład. Skończyłam Until Dawn i Until Dawn jest moją absolutnie ulubioną grą z tego typu nurtu i skończyłam Heavy Rain. A pozostałe, no na pewno chciałabym zagrać w to Detroit. I w co jeszcze? Life is Strange skończyłam jeszcze, tylko też to pierwsze. Może kiedyś do sequeli dojdę. Okay. Life is Strange też bardzo lubię. Ja z kolei, tutaj wchodząc znowu na etapy, jestem starym człowiekiem, miałem taką fazę w życiu, że strasznie mnie te gry jarały i sporo ich przeszedłem, tych Telltale'ówek też sporo przeszedłem, a potem nagle przestały i to jest tak, że na przykład tak, przeszedłem Walking Dead wszystkie poza tym ostatnim epizodem i tym dodatkiem Michonne. Ja wiem, że to wyszło. Nawet ten Michonne mam kupiony, bo kiedyś był na jakiejś promocji. Grałem w niego, nie wiem, 15 minut. Nie był zły, ale po prostu nagle stwierdziłem, że już mi się nie chce. Kupiłem tego Batmana, jak kupowałem te Telltale'owe rzeczy. Do tej pory go nie odpaliłem. Life is Strange. Przeszedłem pierwszą część. Wiem, że jest druga. Wiem, że jest chwalona. W ogóle mi się nie chce jej odpalać. Więc wydaje mi się, że to była faza. To była faza w życiu, kiedy potrzebowałem takich gier i ona już minęła. To słuchajcie, do mnie grałem wróci, Oskar, jak teraz jesteś starym człowiekiem i nie możesz już open worldów. No, to co? To może jeszcze wróci, wiesz, może ta faza masz, po może masz tak, że po prostu masz etap, kiedy lubisz taki typ gier, potem masz etap, kiedy lubisz taki typ gier i tak dalej, i tak dalej, bo może wiesz, bo po prostu teraz będzie ci się to tak coraz stopniowo, potem stwierdzisz, że nie, że gry za długie, albo że za dużo rzeczy musisz naciskać i... Albo że lepiej wyjść na zewnątrz ze znajomymi do lasu. Nie. Życie. To już będzie straszne, wtedy nie będziesz z nami nagrywać, tylko będziesz na ławce siedział przed dokładnie, blokiem. Dokładnie, na ławce siedział sam i mówił, że to jest życie. To jest, a nie gierki. To życie, nie tam w domu, przy w internetach. Nie, tu, na tej ławce jest życie. No właśnie, ja mnie kompletnie te gry nie bawią. Jedyne właśnie gry tego typu, które zagrałem i w które chcę zagrać, no różnią się tym, że po prostu tematyka mnie interesuje. Dlatego zagrałem w Until Dawn, no bo lubię horrory, lubię slashery i miałem frajdę głównie z tego, nie wiem, złapywania, na czym się opierał dana scena, do czego nawiązuje i to było spoko, ale gdyby na przykład twórcy Until Dawn zrobili grę, która, zresztą oni zrobili coś zrobili innego. Zrobili drugą greczkę, coś jesteśmy, nie otrzymam wrażenia. Nie, jesteśmy. Nie, ja jestem rozmazany. No ale ja nie jestem. W każdym razie, jeśli twórcy, nawet nie wiem, czy oni tam kolejnego zrobili, ale jakby oni zrobili na grę, która jest dokładnie w tym samym stylu i ma ten sam gameplay, który tam w tamtej grze mi się nawet podobał, ale jeśli można mówić o gameplayu, ale na przykład akcja jest, nie wiem, na Dzikim Zachodzie, jest westernem. To nawet nie spojrzał na to, bo to mnie kompletnie nie... Mówi chociaż... fan Red Dead Redemption 2, gdzie najlepsza rzecz to jeździć na koniu. No, ale mogę sobie jeździć gdzie chcę na tym koniu, a nie patrzeć jak ktoś inny robi rzeczy. No, o to chodzi. Jakby, to właśnie do tego zmierzam, że zastanawiałem się też, dlaczego nie lubię takich gier. Uznałem, że to dlatego, że ja po prostu lubię w grach tą gameplay, tak? Tą interaktywność. No ja się jednak, kurczę, ja zjadłem zęby na tych wszystkich platformówkach, na tych grach Nintendo, gdzie ta fabuła jest szczątkowa. Bowser przyleciał, zabrał księżniczkę, idź, pomóż. I która, jakaby to nie była gra z Mario, zawsze jest taka fabuła, no bo ona nie jest ważna, nie? Jakby ona jest tylko pretekstem do tego, żeby ćwiczyć swoją zręczność. I ja lubię fabułę w grach generalnie i lubię, wiecie, no jest sporo gier, gdzie fabuła mi zapadła mocno w pamięć, ale jednak ta fabuła zawsze jest tym pretekstem do tego, żebyś ty robił rzeczy, nie? Jakby ja lubię, jak fabuła
fabuła mnie pcha do czegoś. Ja dlatego mam troszkę problem, żeby wrócić na przykład do Breath of the Wild, bo tam nie ma fabuły, nie? Za bardzo. Jakby tam, no budzisz się w tym świecie i ale jest... Ale gameplay jest chyba spoko, no, tak? Jest... Ten gameplay, że nie wiem, rozwiązujesz te zagadki. Tak, ale właśnie chodzisz... to jest osobna rzecz, że, okay. że tam gameplay jest spoko i jakby to jest świetnie za wszystko zaprojektowane, ale znowu tam nie ma tej fabuły, która by się popchnęła do przodu, nie? Jakby to jest tak, że no jest ten Ganon, idź go zabij, a jak jesteś za, silny, za słaby, no to se, nie wiem, zrób się silniejszy. I pewnie wrócę jeszcze nie raz do tej gry, ale generalnie dlatego... Mam dlatego... nadzieję, że wróci, bo przykro jak nie wróci. Dlatego się nie przykleiłem do niej tak i nie siedziałem z nią tak długo, bo, no bo tam nie ma tej takiej synergii, nie? Między fabułą a gameplayem. A z drugiej strony, no to jest jednak gra z otwartym światem i tak dalej, więc co innego niż po prostu jakaś, nie wiem, platformówka na przykład. Więc no, gry, które się opierają bardziej na fabule niż na tym gameplayu, no u mnie mają troszkę trudniej. Co mówię, nie są na przegranej pozycji, ale jednak ta interaktywność związana z grami, interaktywność polegająca na tym, że mogę zrobić co mi się podoba, a nie tylko nacisnąć, nie press X to JSON tylko, no ma u mnie jednak duże znaczenie, nie? No press X to JSON, żeby krzyczeć JSON. No grałaś Heavy Rain, nie? No, a grałam, tak. No. Czy tam było napisane press X to JSON? No. Nie no, okay. Takie kółeczko X i JSON. Naciskasz JSON i bohater krzyczy JSON, gdzie jesteś? Generalnie ja jestem trochę z innej szkoły graczy, bo ja też jakby wychowałam się na platformówkach, ale równolegle ja się wychowywałam też na przygodówkach. I ja nie ukrywam, że mnie czasem brakuje w życiu przygodówki. Tylko, że no właśnie, te gry, niektóre z nich są zbyt rozlazłe. I to jest mój problem z Walking Dead. Tak, dokładnie. Z Walking Dead miałam chyba ten największy problem, który i tak ponoć z tych gier Telltale'a jest najbliższy w ogóle jeszcze przygodówce, bo później jeszcze mocniej od tego odeszli. Bo w pierwszej jakby tej serii, tam 6 odcinków, są jeszcze momenty, kiedy trzeba coś wziąć z jednego końca lokacji i użyć tego 3 metry obok, a później już w ogóle tego nie ma. Później jest tylko takie, że wybierasz A czy B. I wiecie, i mnie znudziło to taka, nie wiem, pretekstowość tych wyborów, taka iluzoryczność, jakby to jest gra, która w jakimś momencie strasznie próbuje cię oszukać, że to co robisz ma znaczenie. On to zapamięta. Kiedy kurde nie ma żadnego tak naprawdę, bo potem się okazuje, że jeśli był jakiś super ważny wybór, to tak naprawdę gra i tak sprytnie sobie radziła z tym, że nawet jeśli wybrałeś coś tam, to i tak outcome był taki sam, jakbyś wybrał tę drugą opcję. I jakby ten gimmick Walking Dead zaczął polegać głównie na szokowaniu, na tym, że był jakiś twist, na tym, że okazuje się, że o, to mięso, które zjedliście, to był człowiek i on tam leży gdzieś na strychu tego domu i umiera i nie ma nóg czy coś tam, nie? I jakby te pierwsze 2 czy 3 epizody, ja nigdy nie oglądałam serialu Walking Dead, nigdy nie czytałam komiksu Walking Dead, więc zakładam, że dla kogoś, kto jest fanem tego świata, komu podoba się tutaj te ciężkie, moralne dylematy, zjeść kolegę czy nie zjeść kolegi, uratować Jezu, dziecko, czy uratować kogoś, kto jest przydatny dla grupy na przykład, zawsze kogoś, kto jest przydatny dla grupy elo, no to domyślam się, że taka osoba będzie po prostu jakoś wciągnięta w sam ten świat. Dla mnie ta gra jakby no nie wnosiła nic do mojego życia, jakby nie wnosiła mi nic gameplayowo, nie wnosiła mi nic nawet na poziomie tego prostego gameplayu przygodówki, gdzie trzeba pokombinować czy coś, bo to jest moja ulubiona element przygodówki, jak nie wiem, są jakieś zagadki do rozwiązania czy coś, tutaj w ogóle tego nie ma. No i były te wybory, które mnie nie angażowały i była ta fabuła, która po właśnie tym 3 epizodach stwierdziłam, no whatever, no każdy kolejny będzie taki sam, tylko będzie jakaś inny wielki dylemat moralny na poziomie, no kurczę, do szkoły podstawowej, no. Ja mam trochę inaczej, bo jeśli chodzi o tego typu gry, mówię, tak samo jak z otwartym światem, to nie jest tak, że ja teraz myślę, że te gry, wszystkie, które grałem z otwartym świecie, były do dupy, nie? Po prostu wtedy mi się grało w to dobrze i dalej pamiętam to jako coś, co mi się grało naprawdę przyjemnie, po prostu dzisiaj w ogóle nie mam nastroju. Dzisiaj w ogóle najchętniej to jak gram w gry, to generalnie ze znajomymi. Jakby dla mnie granie, takie najfajniejsze to jest aktywność do zrobienia ze znajomymi, a nie coś, co robię sam. Natomiast i tak podobnie jak... Znajomy w obozie przecież. Jest John i Bill. Jose. A nie lepiej wyjść z domu, tam też są znajomi. Byłem z czasem na polowaniu dobrze. Dzisiaj i było fajnie. Też byłeś znajomymi, nie? Dutch ci powiedział, żebyś tam jechał. No, ale w każdym razie... I właśnie o to chodzi, że jeżeli chodzi o open worldy i o te gry Telltale, to właśnie podobnie mam, że wtedy mi się grało super i... Wydaje mi się, że jakby kluczem jest to, o czym powiedziałaś, Marta, czyli o tym, że jeżeli ktoś lubi te światy i to nie bez powodu, te gry Telltale są na znanych licencjach. Moją absolutnie ulubioną grą z Telltale Game było Tales from Borderlands, bo ja uwielbiam świat Borderlands, a właśnie trik polega na tym, że okej, przy Walking Dead, tak jak mówisz, jest serial, jest komiks, tego już jest w cholerę tego materiału.
Też akurat ja historię Clementine coś lubiłem, chociaż znowu nie miałem potrzeby nigdy je kończyć. Nigdy mi się nie chciało za ten ostatni epizod siadać. Clementine zapamięta to, że nie skończyłeś. No zapamięta. Ale na przykład z Borderlands mam tak, że jakby no okej, to są gry i nic więcej, ich jest kilka. I możliwość jakby jeszcze posiedzenia w tym świecie w jakiś sposób dawała mi frajdę. Tak samo z Wolf Among Us. Jest seria, zresztą Fables, czyli te komiksy, ale to jest zwarta seria. Nie ma serialu, nie ma jakichś spin-offów, ona nie ma takiej jak jest długa, ale nie jest jak The Walking Dead, że wiesz, ma tam 100 ileś, 60 zeszytów, niedawno się skończyła. I znowu chwila możliwości pogrania w tym świecie jako Big Bad Wolf i tak dalej, też dawała mi sporo frajdy, żeby popatrzeć, jak ten świat wygląda, jak on się prezentuje i tak dalej. I jakby samo to chodzenie po tym świecie z jakąś tam zagadką było dla mnie całkiem spoko. Ale na przykład dokładnie tak miałem z Batmanem, no z kolei to jest już świat, który, no jeżeli Walking Dead jest dużo, no to Batmana już jest wiadomo jak dużo i po prostu już mi w ogóle nie chciało co innego w grach Rocksteady, gdzie ja, tak jak Łukasz mówi, się z gameplay, ja czuję, że ja gram tym Batmanem, nie? Ja skaczę na pelerynie, tłuczę tych przestępców, a co innego, kiedy ja po prostu w interaktywny sposób oglądam kolejną animację z Batmanem, bo tak mało wyszło animacji z Batmanem. I dlatego nie miałem w ogóle jakby już potrzeby do wracania do tego. Także mówię, wydaje mi się, że to był ten moment na tego typu gry. Jeszcze Life is Strange też mnie nawet całkiem jarało, ale to była chyba ostatnia taka gra, w którą już po Life is Strange już mi się chyba nie chciało nic takiego grać. Właśnie Life is Strange, a bardzo mi się podobało, jak w nie grałam. Najsłabszy był chyba ten ostatni epizod, bo tam był taki nudny moment, kiedy gra udaje, że masz się skradać. Jezu, nie wrzucajcie do swoich gier skradania, jeśli to nie jest gra o skradaniu się, to nigdy się nie udaje. Ale generalnie jakby z Life is Strange jest też ta taka iluzja trochę tego zaangażowania cię w tę historię, że faktycznie masz na coś wpływ. Jakby to są wszystko gry, w które broń Boże nie można grać drugi raz, broń Boże nie oglądać alternatywnych ścieżek, bo po prostu okazuje się, że ta gra cię tak idealnie oszukała. Ja pamiętam, jak pierwszy raz grałam właśnie w Life is Strange, to miałam takie o mój Boże, co ja właśnie zrobiłam, nie? I to było całkiem spoko uczucie. Tak samo z Until Dawn. Until Dawn super mi się grało, bo ja uwielbiam horrory i uwielbiam to, że to był pierwszy horror growy, w który ja mogę grać, nie umierając z takiego paraliżu tego strachu, który uniemożliwia mi granie, no bo ja nie cierpię tych growych horrorów, gdzie trzeba, nie wiem, mieć właśnie szybką reakcję, gdzie ja muszę strzelać, gdzie ja muszę właśnie, wiecie, zabić zombie, bo mnie zjedzą, tylko gdzie jednak był ten mechanizm quick time eventów, które mi naprawdę dobrze szły prawie przez całą grę. I to było też takie coś odświeżające dla mnie właśnie, taka trochę inna konwencja, taka trochę zabawa właśnie tymi tropami, no i to było super, ale gdybym miała grać drugi raz w taką samą grę, gdzie znowu jest ten horror, gdzie znowu jest trochę to samo, to nie wiem, czy byłby sens, prawda? Jakby te gry są taką fajną, jednorazową, nie wiem, pokazaniem, że o, gra może też to, ale to tyle, no jakby... na przykład no, z Heavy Rain pamiętam, że spoko mi się w to grało, ale nie sięgnęłam po żadną kolejną grę tego twórcy, bo miałam wrażenie, że to pewnie znowu będzie jeszcze raz to samo. No ten Heavy Rain... Jezu, to pamiętam, że ta gra też jest taka, że udaje, że masz tutaj, wpływasz na rzeczy, a w sumie to nie. I w sumie jeszcze tak na koniec jest takie, haha, oszukałam cię. Jakby, to nie jest rzecz, która dla mnie jest jakąś wielką frajdą w grach. No Heavy Rain był okej, okay, ale... No ale to tyle, no można, no nie wiem, jeśli ktoś lubi, nie wiem, 7, to niech zagra sobie, bo to jest taka iluzja trochę, że masz interaktywny film w tym stylu, ale no znowu, rzecz totalnie na raz. No ale myślę, że jakby jako ciekawostki są spoko, ale nie wyobrażam sobie, że miał grać tylko w takie gry albo jakoś tak, nie wiem, regularnie. No właśnie raz na rok, raz na dwa lata, fajnie się oderwać, ale to też... nie jest dla mnie gra taka, gra. No tak, ale właśnie na takie gry minęła. Tak mi się daje, że o tyle co no, było... Był moment, no Telltale nie bez powodu zbankrutowało, nie, tam jeszcze ma jak się Wolf Among Us 2 się pojawi, czy coś tam, czy Kirkman się dorzucał, żeby te Walking Dead skończyli, czy coś tam, ale no wydaje mi się, że nie bez powodu i te gry, był ten moment, kiedy było zachłyśnięcie się tymi interaktywnymi właśnie tak naprawdę filmami, powiedzmy interaktywnymi, ale wydaje mi się, że właśnie nie bez powodu to był ten moment, kiedy ta iluzja szybko minęła, wszyscy odkryli, czym te gry są. I prawda jest taka, że dzisiaj już właściwie o tych tytułach się nie słyszy. No,
może jeden wyjdzie na rok. Dokładnie, no, gdybym się robi, zaraz jakiś czas, nie? I to są tak, ale one są no już bardziej rozbudowane. Kiedyś byśmy zagrali, prawda? Musimy się zastanowić pewnie, czy, no właśnie... czy razem, czy każdy oddzielnie, czy co, no bo to już jest też taka gra, że jak zobaczysz, jak ktoś gra, to w innych grach jest sens grać samemu, nie? W jakimś właśnie Ghost of Tsushima. Tutaj jak zobaczysz, jak ktoś gra, to myślę, że nie będzie sensu, więc może po prostu na spółkę powinniśmy przejść tę grę i mieć z głowy. No ja ja bym chciała, żeby te gry dołączyły do siebie właśnie ten element, którego mi brakuje z gier przygodowych. I wtedy bym w nie bardzo chętnie grała, czyli zagadki logiczne, czyli to, że muszę sobie poukładać jakieś, wiecie... Gdzie, do kogo, do ludzi, nie ta widownia dzisiaj. Kto ci chce dzisiaj zagadki logiczne robić? No przesuń skrzynię. No ja bym chciała te wszystkie rzeczy, jakieś zagadki matematyczne, włączenie, nie wiem, montowanie żarówek, jakieś przekładanie, jakieś pierwsze. Jak ja bym chciał zagadki matematyczne, to do szkoły pójdę na matematykę, no. A jak chcę rozrywki, a nie zagadki. Ale to by było to, co mnie utrzymało. Dzisiaj pamiętam w starej przygodówce, że to jeden z pierwszych spolszczonych Ace Ventura, była końcówka, gdzie była tak cała masa kabelków, które trzeba połączyć. No. I masa ludzi oszukiwała ten moment, bo tam był specjalny cheat, żeby te kabelki ominąć, bo tą grę się przechodziło 50 razy. I to był jeden moment, który wszyscy cheatowali praktycznie, bo nie chcieli tych kabelków robić. A co dopiero, a i tak robiło się całą masę innych rzeczy. W dzisiejszych czasach, tak jak Łukasz mówi, zagadka logiczna to jest, gdzie ja mam ten śmietnik przesunąć, żebym mógł na niego wskoczyć. Żeby wejść na oczy. I to okno się jeszcze podświetla zazwyczaj. No, świetnie się podświetla. Ale jakaś biała farba jest, nie? Że to tam. Więc zapomnij, przygodówki umarły i one już nie wrócą, bo ludzie nie chcą myśleć, jak grają. No to z czym do ludzi? Był ten krótki etap w rozwoju gier przygodowych, kiedy gry zrobiły się idealnie, jakby tego typu gry zrobiły się idealnie dla mnie, bo kiedyś był ten taki trend wszystko na wszystkim, te takie teenagenty, połącz szyszkę i kompas i coś tam, żeby uzyskać łopatę, nie? Jakby nie. A później był ten moment właśnie tych takich przygodówek kryminalnych, kiedy mieliśmy Black Mirror, kiedy mieliśmy Postmortem, kiedy mieliśmy Still Life i kontynuację i to był mój ulubiony segment gier przygodowych, kiedy faktycznie gra udawała, że jesteś detektywem, kiedy zbierało się ślady, zdejmowało się odciski palców z rzeczy, porównywało się coś tam z czymś tam, żeby dojść do czegoś, albo żeby wytrychem zamek otworzyć, to była po prostu, wiecie, gra logiczna. I ja bym to chciała, jakby do tych gier, które są tymi interaktywnymi filmami, ktoś mi dołożył te zagadki logiczne ze starych przygodówek, to ja bym grała, aby furkotało. Czy no. Są gry niezależne o każdym charakterze, myślę, żeby coś by znalazło. No ale to właśnie to nie trzeba by grać na PC-cie. Nie wiem, w przeglądarce. Bo... Nie no, indyki są wszędzie, kurczę. Indyki są, ale to, mówię, to różnie ze znalezieniem. Była ta seria, pamiętam na... Nie wiem, czy to jest na Switcha, ale na te poprzednie konsole Nintendo był ten profesor Layton, który są zagadki matematyczne w wiosce, więc to jest gra dla mnie. Była próba z remake'owania The Longest Journey, ale ostatecznie spełzła na niczym, bo to jest ogólnie... Próbowałam wrócić. Gameplayowo jest... No właśnie, ale The Longest Journey jest uważana przez wielu za właściwie taki pik absolutny tego motywu przygodówek. Nie, tam dalej musisz połączyć kaczkę ze sznurkiem. Ale ja nienawidziłem tego, ja pamiętam jak grałem z Broken Sword chyba dwójkę i właśnie był moment, w którym trzeba było odgonić tam psa i rzucić czymś i trzeba było rzucić kawałkiem węgla. Ale jak mi dają węgiel, to ja myślę, że węgiel jest raczej potrzebny do tego, jakoś podpałkę, coś jakieś, wiesz, coś dać. Nie myślę tak, o tym, że... Jak w psa rzucisz kiełbasą, nie? Albo kością. Albo jak mam odwrócić jego uwagę, to dajcie mi kamień, a nie węgiel, który, wiesz... I po prostu była tam cała masa tak absurdalnych absurdalnych rzeczy, które trzeba to łączyć. Tak dosyć tego i to były te motywy, kiedy ja już... Jest ten balans, kiedy lubisz przygodówki, kiedy jakoś ci to wychodzi, ale ja im dłużej gram w gry, tym bardziej na przykład wkurwia mnie to. Wiem, że wiele ludzi lubi takie gry, gdzie w ogóle nic nie wiesz, gdzie iść, nie masz żadnych tropów i trzeba samemu to znaleźć. To jest fajne do pewnego stopnia, ale w pewnym momencie robi się po prostu zbyt upierdliwe. Wydaje mi się, że bardzo fajnym balansem to było w ostatnim God of War, gdzie było sporo elementów przesuń, połącz, rzuć łańcuch, zawołaj tamtego gościa, ale nie były jeszcze na zasadzie tedious, przebiegnij się jeszcze po całym świecie, bo zapomniałeś w jednym miejscu przełączyć dźwigni i przez to nie możesz iść dalej. Ja pamiętam tego typu przygodówki, gdzie ta mapa nagle się otwierała i można było iść do 10 lokacji i w tej jednej, jak nie zauważyłeś tej jednej rzeczy, to cała reszta była zablokowana. I tak się chodziło godzinami po tych rzeczach, żeby znaleźć tę jedną upierdliwą rzecz i to był... Nie wiem, dosyć. To jest to, co ja lubiłam w starych Tomb Raiderach, czego nie ma w nowych. Zwłaszcza tam na przykład na etapie dwójki, czwórki, kiedy faktycznie trzeba było znaleźć klucz na żyrandolu, a żeby żyrandol się opuścił, to przestawić dźwignię, która była pod wodą, a żeby tam ci się otworzyły drzwi, to rekin zjadł klucz i tak dalej, nie?
Tego też już trochę nie mam. Teraz wszystko ci się podświetla i jakby to jest fajne, fajne są te gry, ale brakuje mi czasem tej takiej gry, która będzie trochę jak stara gra, ale nie będzie starą grą. No bo na przykład właśnie Longest Journey ma super fabułę, ja kocham tę grę, ale gameplayowo ja nie jestem w stanie do niej wrócić, bo tam postać jeszcze biegnie przez mapę pół godziny. A w ogóle sporo klasyków takich przygodówkowych się jest na Switchu w sklepie Nintendo, co jest ciekawe w sumie, że drugie życie najwyraźniej dostały na przenośnej konsoli. No ale jeśli chodzi o Detroit, w ogóle Detroit chyba jest tak, że kieruje się więcej niż jedną postacią, więc... Możemy się podzielić. Podzielimy się na role po prostu i już. Ale w to chcę zagrać, bo to też mnie tematyka interesuje, bo temat, wiecie, powstania androidów to jest coś... To jest taki temat, że łatwo się można tak wypierdolić na tym i po prostu zrobić taką, wiecie, taką pretensjonalną historię, która ci powie wszystko to, co już wiesz, takie same truizmy. I ciekaw jestem, jak to ograli. Może będzie coś... To trzy androidy, to musimy chyba jeszcze znaleźć kogoś trzeciego, żeby z nami grał. No, to zobaczymy. W każdym razie mam nadzieję, że będą tutaj jakieś takie pamiętne momenty. Ja do dzisiaj pamiętam, jak twarz Emily z Until Dawn, jak jej strzeliłem prosto w twarz, bo myślałem, że zamieni się w coś. No, a ja tego nie zrobiłam na przykład. Generalnie sprawdzimy. Jak ogramy to Detroit albo sprawdzimy, no to damy znać. To jest jedna z tych gier, które od dawna mam już na tej liście do zrobienia. Ostatnio zabrałem za tą listę i sięgnąłem po to Red Dead Redemption, więc większa szansa, że jeżeli za coś zabierzemy. No, ale jeśli w sumie prędzej to zagramy, jak będziemy chyba wspólnie grać po prostu. No. Bo to spoko perspektywa. A może nawet będziemy streamować na przykład, czemu nie? Zobaczymy. No jak kupić to coś tam do streamowania. No. Okej, słuchajcie, to na tym będziemy kończyć i w sumie nie przekroczyliśmy czasu aż tak bardzo. W każdym razie dziękujemy wam bardzo za pytania. Następnym razem myślę, że przerobimy więcej pytań, już skupimy troszkę bardziej na pytaniach, ale tutaj... Tak, my rzadko gramy w nowe gry, po prostu dzisiaj wyjątkowo chcieliśmy poświęcić czasu tej Tsushimie, ale raczej nikt z nas zaraz nie będzie sięgał po nową grę. Tak, podejrzewam, za dużo. Podejrzewam, że za tydzień, dwa zrobimy kolejny odcinek, gdzie już będzie troszkę więcej właśnie waszych pytań, możliwe, że jakieś newsy się jeszcze pojawią, wtedy do tego dokleimy. Tym niemniej już teraz was zapraszamy. Zachęcamy też do zadawanie kolejnych pytań. Jeśli to będą pytania na przykład o jakieś bieżące kwestie, tym większa szansa, że odpowiemy na nie od razu, bo będziemy chcieli, żeby od razu tutaj zaliczyć upiec dwie pieczenie na jednym ogniu, jak w przygodówkach. Jezu, zadymiarka do ula to była najbardziej absurdalna rzecz, jaką tworzyłam w grze przygodowej. Zadymiarka do ula, okej. Zadymiarka do ula. W porządku. Ja pamiętam, że Broken Sword 2 to się nawet zaczyna tak absurdalnie, że pająk cię atakuje, musisz się uwolnić. Tak. A później użyć rzutki, żeby otworzyć szafkę, bo oczywiście rzutką otwierasz szafkę, nie? Żeby ci wypali mieszkanie czy coś takiego. To przynajmniej były takie gry podszyte humorem, a zadymiarkę do Ula robiło się w całkowicie na poważnej adaptacji prozy Agaty Christie, która miała swoje trzy gry przygodowe i przeszła wszystkie trzy. Pamiętam te gry przygodowe, które w Polsce robili. Był Sołtys, był Scout Quartermaster. Sołtys to wieczna miłość. Na 13 dyskietkach jeszcze miałam tego. A pamiętam Scout Quartermaster. Scout Quartermaster, gdzie trzeba było stanąć przed kościołem, trzymając symbol radioaktywności i mysz, i to ze sobą łączyć, żeby mieć radioaktywną mysz, czy coś w tym stylu? Ale Scout Quartermaster... Albo radioaktywny ser, nie pamiętam. Ale przed kościołem. Scout Quartermaster to jest typ gry, która myślę, że dzisiaj by przeszła, skoro podsumowujemy, bo tam była specjalna umiejętność, którą dzisiejsi gracze by docenili, że jak wchodziłeś na danej lokacji i nie wiedziałeś, co zrobić, ze sobą połączyć, miałeś wielki przycisk użyj, jeżeli miałeś przy sobie to, co trzeba było użyć, to naciskałeś użyj, to bohater podchodził i tego używał. Więc jeżeli się zaciąłeś, wystarczyło, że chodziłeś do każdej możliwej lokacji, naciskałeś użyj i w końcu szło dalej. Więc myślę, że by docenili to. W skaucie były dwie tablice zapisane morsem, gdzie siedziałam z Encyklopedią Powszechną PWN, wydanie z bodaj 95 roku i odszyfrowywałam, co tam tym morsem było napisane. To były jakieś pierdoły, w ogóle zupełnie nikomu nie potrzebne do niczego. Okej, słuchajcie, jeśli macie jakieś historie związane z przygodówkami, możecie się z nami dzielić w formie tipów lub superchatów. Link do tipów macie w opisie. Dajcie znać, kto uwolnił Luisa z czołgu. Tak, okej. Napisy końcowe pl/hajs, to jest ten adres. I my widzimy się w kolejnym odcinku. Bo zanim Marta Najman, Oskar Rogowski, myślę, że Łukasz Stelmach. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.